Komercyjnymi partnerami programu są marki mBank, Play oraz Haier. Dobre rozmowy z Wojewódzkim i Kędzierskim masz jak w banku. Na podcast zaprasza mBank, oferujący mKonto Intensive dla tych, którzy chcą więcej z życia. Wojewódzki Kędzierski. Najlepsze połączenie, na które zaprasza Play, partner podcastu. Play. Minęła godzina 20. Emano, Rudeniaczek, nasz kochany. Rudenieczek. Rudenieczek. Dzisiaj... Eloszka, Eloszka. Dzisiejszy program sponsoruje literka H razy 3. Kuba i ja mamy zaszczyt gościć Jacka Granickiego. Tedy, dzień dobry. Witam serdecznie, panowie. Dzień dobry, Jacku. Dzień dobry, Kubo. Chciałem zacząć na to spotkanie od faktu, o którym tak naprawdę wiem tylko ja i ty. Otóż nasz wspaniały gość jest naszym systemem wczesnego ostrzegania, jest naszą forpocztą. To jest ten człowiek, który dzień zaczyna od rachonia, który wie, tak, że dzień wcześniej my śmialiśmy się z mistrza Jana. Widzieliście, co wysłałem tobie, tak. Oznaczyłem ciebie, gdzie napisał Jakimowicz, a widzisz tu Polaka? To prawda. Wiesz, Szwertner to nie jest słowiańskie nazwisko. A Węglarczyk? Dobra, ale... Tylko przypomnijmy sobie, panowie, bo nie wiem, czy ty, Jacek, pamiętasz, bo chociaż jesteś mniej młodszy ode mnie niż Piotr, ale Jakimowicz Krieg kiedyś używał niemieckiego nazwiska. Tak, on był adoptowany w Niemczech, więc cholera, trochę wolałbym, żeby on nam... Słuchaj, w momencie, kiedy rzecznik polskiego rządu nazywa się Müller, no to wiesz... Wszystko jest dozwolone. W razie jeszcze kontynuując ten wątek TVP Info... Poczekaj, ja mam muszę powiedzieć, bo wy nie widzieliście. Dwa dni temu, bo w sobotę, on wrzucił zdjęcie z różowym Glockiem jako postref lewactwa i wszelkiego LGBT. Mhm. Plus. I panicznie, i mam kumpla, który jest instruktorem strzelania, i panicznie TVP Info szukało instruktora strzelectwa na niedzielę do jego programu, gdzie on będzie na żywo strzelał. Nikt się nie chciał zgodzić. Nie wiem, jak się to skończyło, bo w niedzielę z przyczyn niezależnych nie wstawałem tak rano. No, jakoś może na poligonie się znalazł. Wie. No dobrze, ale który, bo wśród tych, którzy komentują w TVP Info, jest kilku naszych znajomych. Który z komentatorów jest twoim ulubionym? Nie, no to ja polecam wszystkim czwartek. Czwartek jest po prostu dniem, gdzie jest po prostu jest jackpot, no bo masz rachonia oczywiście w kamizelce, który ma ten styl, daj długopis, wiesz, długopis, z długopisem mamy Jimmy Kimmel polskich mediów i on siedzi, a jego komentatorami jest złote trio. Jan Pietrzak, 85+, nie wiem, swoją drogą codziennie mijam plakat jego kolejnego koncertu, bo jakby to Gazeta Polska chyba robi z TVP. Jest Jan Pietrzak, jest Kodymowski. Jędruś, apteka. Jędruś, apteka. Nie wiem skąd sywka, ale mogę podejrzewać, że chyba stąd. No i wujek Samozłono, znany komentator. Rowerzysta również. Rowerzysta i spraw publicznych komentator. No i czwartek jest rewelacyjny. Ale nie czujesz się, że jednak wujek Samozło coś miał wspólnego z hip-hopem? Że nie to jest renegat? Słuchaj, nie, powiedziałeś, że miał wspólnego, jakby on na tym samym levelu się jakby utrzymuje, co kiedyś, więc wiesz, no. Jakby, czyli? Nie poszedł, na niskim levelu. Nie poszedł ani w górę, ani w dół. Powiem ci, że jest takich parę przypadków w polskim rapie, gdzie jest ewidentny regres, nie? I ostatnio oglądałem, zgrywałem do koncertu w remoncie, zgrywałem stare taśmy, żeby była taka wizualizacja tam była z tyłu, i trafiłem na taśmę z 98 roku, 99 roku, albo 2000 może, kiedy już było po pierwszej płycie Warszawskiego Deszczu, ale to był 2000, bo nagrywałem pierwszy kawałek z płyty Sport. I na tej samej taśmie było nagranie, jak nagrywa wujek Samozło i CNA, i przysięgam wam, że on tam rapował lepiej niż teraz. A człowiek drugim takim człowiekiem jest Suja THS, no tak, który zaliczył regres totalny. No i jeszcze parę takich by się znalazło. Dobrze, ale to skończmy te branżowe peregrynacje. Bo ja chciałem, Jacek, zacząć od innej strony, bo trochę słynie. Ale nie możemy być dla siebie za mili, wiesz, tylko ludzie oczekują, wiesz. No to dajmy sobie 10 minut na sympatyczną wymianę, a potem będzie ogień. Dobra. Bo ja ostatnio miałem takie zachwianie wiary w szczerość w mediach, bo ty funkcjonujesz jako człowiek dosyć szczery, przez to kontrowersyjny. Albo odwrotnie, kontrowersyjny, bo szczery, whatever. Szczerość się opłaca w show biznesie? Pytam cię jak odrobinę starszy kolega. To się w ogóle nie opłaca. Bo kiedyś, znaczy, gdybym to wiedział... z ciebie, czy można pierdolić konwenansę? No, można pierdolić konwenansę i dlatego, wiesz, wtedy jesteś w takiej pozycji, w której ja często jestem, że jednak, wiesz, no, żałuję, że... Znaczy, no, nie, tak naprawdę nie żałuję, ale no, wiem, mam świadomość, że gdybym jakby...
tak, tych komendantów nie pierdolił i nie był szczery wiele razy w życiu, to na pewno byłbym w innej sytuacji. Ale lepszej? No na pewno, wiesz, gdzieś tam miałbym więcej znajomych i przez te znajomości miał więcej możliwości zarabiania większych pieniędzy. Ale jeżeli człowiek nie ma takiej potrzeby w życiu, to jakby jest fajnie, nie? Jakbym miał cofnąć czas, to pewno bym się zastanowił, ale byłbym w tym samym momencie. A nie masz takiego wrażenia, że show business jest trochę jak ten film Truman Show, że tworzy swój własny świat, z którego żyje i wszyscy tutaj chcą być bohaterami pozytywnymi. Jak wychyli się taki Tede, taki Wojewódzki, rzadziej Kędzierski, bo Piotrek kocha wszystkich, to nagle jakby atakujemy strukturę tego świata, która jest fałszywa. No tak, ale widzisz, ale też to mi się wydaje, że też to jest kwestia czasu, w którym funkcjonujemy, bo z całym szacunkiem dla Piotrka, kiedy zaczynaliśmy, wiesz, back in the days było trochę inaczej, a teraz jest trochę inaczej i teraz faktycznie mi się wydaje, że wszyscy starają się być za wszelką cenę dla siebie mili, miło się o sobie wypowiadać, żeby nie generować jakichś konfliktów zbytnich. Jeżeli mają one być, to mają być medialne, ale przeliczane na pieniądze. Wiesz, jakieś fame ma te rzeczy, ale jakby wiedzą, że szczerość nie popłaca, nie? Lepiej sobie powiedzieć w domu szczerze do ściany, a publicznie mówić to, co ludzie oczekują, że powiesz. Ale może to znaczy, że ty kalkulujesz tą szczerość, czy nie? No właśnie nie, ja starałem się kalkulować parę razy w życiu i jakby, wiesz, może za późno to zacząłem robić. Gdybym zaczął wcześniej właśnie, kiedyś i jakbym się tego nauczył i wyrobił sobie jakiś taki mechanizm kalkulacji szczerości, to na pewno dziś bym miał takie Lambo jak ty, a mam tylko parę starych Mercedesów. No. Ale bo ja się tak zastanawiam, czy istnieje coś takiego w twoim świecie, jak i w moim, jak prawda? Czy jest tylko opinia i punkt widzenia? Znaczy, wiesz co... No bo szczerość oznacza dążenie do prawdy, albo ujawnianie tej prawdy, albo prymat bo prawdy. Mówienia tego, co się myśli. Tak. No kurde, no powiem ci tak, no... No z ciężkim sercem, żeby powiedzieć, że... No nie do końca tak jest, że po prostu, że prawda funkcjonuje w obiegu w moim świecie. Mm-hmm. Powiem ci, dlaczego tak myślę. Na przykład ostatnio byłem w jednym radiu, w radiu, w którym Piotrek pracował kiedyś, i grałem kawałek na żywo, który to nie było wyimitowane, nie? I tak była tam dziwna atmosfera, w sensie było tak cicho i dziwnie. I w połowie grania tego kawałka, ja skumałem, że ci ludzie właśnie kumają i ja w tym samym momencie zacząłem ja rozumieć, że oni chyba rozumieją, że to, co ja w tym momencie, że ten kawałek jest o nich, nie? I tak sobie mówię, kurde, ale nie przestanę, nie? I to, jakby do czego zmierzam? I to jest grupa ludzi jakby reprezentująca to medium akurat, to są ludzie, o których ja wielu... Powiedzmy, jakie to było medium. To chodzi o niuans, okay. Nie? Jakby chodzi o grupę ludzi... Byliśmy tam razem. Tak, każdy był. Ale słuchajcie, chodzi o grupę ludzi, którą ja wiele razy krytykowałem, w sensie zarobione dzieciaki. Wiecie, o co chodzi, nie? Ale zarobione dzieciaki to jest komplement. No, wiesz co, właśnie, teraz jest komplement, ale zarobione dzieciaki, kiedy ja byłem młodym raperem, czy tam no młodym... Ty miałeś przez to przesrane. Ja miałem przez to przesrane, rozumiesz, o co chodzi. I jakby ja świadomie wiele razy w wielu kawałkach, tam jakichś, mniej w wypowiedziach, ale bardziej chodzi o kawałki, świadomie celowałem w tą grupę ludzi, mając świadomość, że to są moi odbiorcy. I świadomie ich, znaczy no może nie do końca świadomie, ale zdawałem sobie sprawę, że tracę ich z kręgu swoich odbiorców, no bo trudno, żeby oni byli moimi fanami, kiedy kumają w pewnym momencie, że ja rapuję o nich w sposób pejoratywny. Wiesz, o co chodzi? Ale zobacz, Mata... I tutaj jakby tutaj wolę tą prawdę w sobie mieć, niż udawać, że ich lubię. Mata też ma bardzo podobny życiorys, to ty. No ale widzisz, ale czasy jest... trochę zmieniły. No tak, stary. Ale to jest to, że jakby to wiesz, ja mam tą świadomość, że często mi ktoś mówi, o, bo ty robiłeś coś pierwszy. No to o tym dzisiaj pogadamy. Zajebiście, że ja to robiłem pierwszy, a to się nie monetyzowało, stary. Wiesz, jak ja bym wolał tego nie robić kiedyś, tylko robić to teraz i sobie monetyzować. A wartość duchowa z tego, że niektórzy mówią, wiesz, bo on jednak to wymyślił, on był pionierem, to też jest ważne. Kuba, no to jest bardzo ważne, ale jakby, wiesz... Wartości duchowej wartością duchową dziecka nie nakarmisz. Ale dlatego nie mam mordo dzieci. Dlatego ja też nie mam dzieci. To porozmawiajmy o tacierzyństwie we trzech. Nie, ale poczekaj. No tak. Ale poczekaj. Bo ja bym chciał, żebyśmy trochę szerzej wyszli na naszą rozmowę. I teraz mam do ciebie serio pytanie. Czy Polska, ten nasz kraj, jest dla ciebie miejscem, w którym prowadzisz działalność artystyczną i gospodarczą, czy patrzysz na nią z jakąś troską i czułością dziś? Wiesz co, jakby...
to nie jest tak, że jestem jakimś tam, wiesz, patriotą, wczutym w te historie i tak dalej, ale naprawdę czasami zdarzyło mi się uronić łezkę na ten temat, wiesz, co chodzi? Mm. No, mam świadomość, że to, co robię w życiu, jakby stawia mnie w sytuacji, że muszę działać na obszarze tego kraju. No, jeżeli chcę to robić, wiecie, o co chodzi? No, wiesz, mogę sobie rapować za granicę, ale muszę tu przyjść na koncerty. Jakby... Nie widzę tej możliwości, że mógłbym tak to sobie rozdzielić, więc mam przywiązanie do tego miejsca i czasami jak patrzę, co z tego robią za burdel, to mi jest naprawdę przykro, nie? Mm. Oczywiście potem pojawia się nadzieja, że kiedyś to się zmieni, oczywiście potem pojawia się myśl, że to się nigdy nie zmieni, po prostu taki jest nasz los. Natomiast potem sobie myślę, że fajnie, że się tym przejmuję, a nie mam na to wyjebane. Ale czy jeżeli w takim najbardziej podstawowym podziale, który nam się próbuje proponować, czyli Polska Solidarna, Liberalna, czyli PiS, antyPiS, to gdzie jest TEDE? No kurde, wiesz, to zawsze mówiłem, że jestem po środku, ale to chyba nie do końca jest prawdą. Pewno bym sobie wybrał tutaj. No. Na pewno nie jestem konserwatystą, wiesz, co chodzi. Kiedyś miałem taką sytuację, to było wiele lat temu, jechałem pociągiem relacji Berlin-Warszawa w sierpniu, na koniec lipca, i nie było miejsc w tym pociągu i proszę was, jechałem w korytarzu tam przy giblu, jak to się mówi, wiecie, gdzie tam jest to miejsce. Kiedyś, moi drodzy, można było wejść do pociągu bez biletu i stać przy giblu. Teraz tak i nie kupić można. Bilet w pociągu zresztą. I tak czasami też, można tak było też, mieć bilet i nie wejść do pociągu. Tak, też wtedy też zrobiłem. Tak ale umówmy się. Jesteś koło kibla. Jestem koło kibla i jest ostatni dzień lipca, o tak wam powiem. I ja dopiero kumam, że goście, którzy stoją w tym korytarzu i przechodzą, mają taką aparycję dawnych skinheadów. No i to byli panowie, co jechali na Marsz Niepodległości, jeden z pierwszych. Nie? Okay. I jeden mnie poznał. I chłopie, od Poznania do Warszawy miałem poważną, tęgą dyskusję, która oczywiście zaczęła się od, wiesz, o, Tadek, zaraz ci zajebie. A skończyliśmy na tym, pytał, czy się Polska podoba? Skończyliśmy na tym, że można się pięknie różnić poglądami, wiesz? Okay. Naprawdę to było budujące. I potem nawet dziś pamiętam w internecie ten gościu o tym pisał, że mnie spotkał. No nieważne, nie chcę do tego jakoś tam specjalnie wracać, ale wszedłem w tą debatę. A bo ty kiedyś powiedziałeś w jakimś wywiadzie, że myślałeś o działalności społecznej, bo bywasz ideowcem. Mi się strasznie to spodobało. No niestety tak jest. Czyli? No kurde, no ja naprawdę wiele rzeczy nie zrobiłem, wiele rzeczy zrobiłem w życiu za darmo i zrobiłbym za darmo i zrobiłem wiele rzeczy nie pomyślawszy o tym, co ja bym za to chciał, albo jaką mieć z tego korzyść w ogóle, nawet nie mówię o pieniądzach, ale jakieś, wiesz, apanaże innego rodzaju, po prostu czasami są rzeczy, które, nie wiem, w rapie, tak, no jakby to jest coś, co jest moim życiem. Ja nigdy nie wziąłem pieniędzy za nagranie jakieś, nie? Za zwrotkę u kogoś? No nie, no w życiu nie wziął, no, nie wpadłem na ten pomysł, żeby ktoś mi zapłacił. Chociaż byli tacy, którzy chcieli mi zapłacić, żebym ja ją nagrał. A nie myślałeś o tym, żeby taką postawę godną propagowania przenieść na jakąś działalność, aktywność polityczną, społeczną? Znaczy, to... wiesz, masz duże zasięgi. Dla wielu ludzi jesteś autentyczny, bo jesteś szczery. Słuchaj, myślałem parę razy o tym, że może kiedyś, kiedy wiesz, tak sobie estymujesz, co będzie w przyszłości, że może kiedyś zaangażowałbym się w jakąś taką działalność, ale potem z drugiej strony pomyślałem sobie, że wiesz, znam to trochę od zaplecza. Mój ojciec był urzędnikiem państwowym przez bardzo długie lata. Nie był politykiem nigdy, ale był urzędnikiem, jakby znałem z opowieści z domu, z jakichś tam towarzyskich imprez, wiesz, poznałem wielu polityków, bywali u nas w domu i jakby zobaczyłem to, jak to bardzo, wiesz, z drugiej strony nie jest tak, jak byś chciał, żeby było i wydaje mi się, że naprawdę tutaj musiałaby znaleźć zmiana pokoleniowa, żeby coś się zmieniło. Czyli wiesz, PO, PiS, okej, okay, kurwa, fajnie, ale musi minąć przynajmniej jedna generacja ludzi, tych, którzy tam są, wiesz, starsi wiekiem w jednej i drugiej opcji, żeby ci z najniższych szczebli, nie skażeni tą polityką, jeszcze nie przysiągnięci, żeby oni mogli coś zrobić i wiesz, w międzyczasie pojawiłaby się jakaś trzecia opcja, czy czwarta. Nie? A i tak wiemy, że przyjdzie młodzieżówka PiS i PO i będą tacy sami. No kurde. Ty, ale Rachoń był w młodzieżówce PiS. No był, no. No i co? I zobacz, co z niego... Wspaniały człowiek. No. A Janek Pieszczak też był? Nie masz tak starych młodzieżówek. On jest w oldboyach. Ale Tedy do nas... Przepraszam, mistrz Jan. Tak, dokładnie. Tedy wszedł do nas do studia i powiedział, dlaczego tutaj nie ma żadnej flagi? Rozejrzał się, zdenerwował. Mój drogi, Kuba... Ty, ale poczekaj, powiedzmy a propos tej flagi. Sorry, no.
nie chcę w ciebie bić, bo teraz pomyślałem, ale dla mnie jedną z największych zasług, bo niewątpliwie coś ten PiS zrobił dobrego, nie? Mhm. A wymieniłbyś trzy rzeczy? Ja wymienię jedno po prostu. Kult flagi. Święto flagi. Uważam, że to jest zajebiste. Drugiego maja. Czyli zorganizował polski patriotyzm. Jak będę miał dom, to chcę mieć marsz z polską flagą, wiesz, tak jak w Stanach masz przed każdym domem dumnie sobie wieszają flagę, to ja chcę mieć marsz z polską flagą i mówię to totalnie poważnie, nie? Uważam, że święto flagi, święto flagi i popularyzacja tej idei, wydaje mi się, że to jest bardzo na plus. Okej, ale innych nie znajduję. Właśnie, żebyśmy mieli świadomość tła, prawda? Nie, no jakby wiesz, no trudno mi znaleźć inne, ale to uważam, że jest naprawdę w porządku. Kolego mój. Mówisz Kuba do mnie teraz, czy do obu, koledzy. Kuba wspomniał Truman Show. No. A ja wspominam Wodzireja, twojego ulubionego Ludka Danielaka. Tak. Tak? Dużo jest w show biznesie Ludków Danielaków. O, kochany, z każdym rokiem przekonuję się o tym bardziej, z tym, że ja jakby w tej mojej ideowości, od której zaczęliśmy, ja jestem wyautowany ze środowiska hip-hopowego, jakby na własną prośbę. Ja się tam raczej nie koleguję. A tam masz w ogóle jakiegoś kolegę z tego środowiska? No mam, Boriksona po 20 latach się pogodziliśmy. Odkupiony. Tak, ale nie, naprawdę jakby no mam relacje z jakimiś tam osobami. Wiadomo, że to nie jest tak, że ja nie lubię wszystkich i ja jestem najlepszy, oni są... To nie o to chodzi. Ale po prostu poznałem wielu ludzi przez te lata i wiele razy się sparzyłem i z bardzo dużym dystansem podchodzę do tego środowiska. Właśnie przez to, że Wodzirej to jest mój jeden z ulubieńszych filmów i często do niego wracam. I takie postacie jak Ludek Danielak widziałem na żywo. Wiecie, bo my się posługujemy taką kliszą i ikoną, która nie jest czytelna dla dzisiejszych 20-latków. Obejrzyjcie film Wodzirej, Cwaniak. Hosztapler, Szalbierz, ale też gigantyczny pasjonat show biznesu. Nie, no tak, no w ogóle to jest właśnie, piękne, że jakby możesz go przełożyć totalnie z tych lat 80. To jest uniwersalną postacią. Tak, postać uniwersalna i ale ta machina, w której to funkcjonuje, też jest uniwersalna. Wszystko wiadomo, jest śliskie. Haggard jest zamieniony na korporację i wiesz. No, ale wiesz co, Jacek, bo ja znalazłem taki, wiem, że cenisz Jay-Z. Tak, właśnie ty, ale swoją drogą, bo ja mam w sypialni na ścianie plakat, znaczy portret taki z boku i wczoraj tak spojrzałem, mówię, kurwa macie, zapomniałem, że to tutaj wisi, taki wielki jest, mówię, jak ja tego Jay-Z muszę lubić, że on wisi u mnie 20 lat na ścianie i ja w ogóle, wiesz, nie. On powiedział takie słowa, jestem daleki od bycia Bogiem, ale ciężko nad tym pracuję. Mnie to pasuje do ciebie i to nie jest złośliwe. Chodzi o pewną świadomość, że rozpoznawalność plus talent daje władzę. Co możliwe, ale ja z niej nie chciałem korzystać chyba często z tej władzy. Naprawdę? Naprawdę, kurde, powiem ci, że ja mam jakąś taką... Nawet na takim... Ja mam takie parcie na bycie normalnym człowiekiem. Znaczy, nie parcie, po prostu po prostu chcę nim być. Ale nie wychodzi ci. No czasami mi nie wychodzi, a czasami wychodzi. Nie wiem, czy widzieliście, panowie, czy widzieliście albo słyszeliście o takim... incydencie w kanale sportowym, jak zadzwonił gościu. Tak, prawda? Z rowerkiem, oczywiście. No to teraz przemyśl, chłopie, że ja jadę 4 dni temu rowerem i puka mi gościu w ramię, deszcz pada, wielki chłop na czarno ubrany, w kasku i w okularach, mówi, i kurwa, co teraz? I to był on. A ja mówię, ale co? On zdejmuje okulary. A teraz poznajesz? Ja mówię, nie. I to teraz, kurwa, ty, o co ci chodzi, nie? A to był właśnie on, nie? Który dzwonił do radia, gościu, że miał pretensje, ale pyta, czy ja go poznaję, to już kumasz, o to chodzi. Mhm. Okej. Okay. No i jak się skończył dialog? Zaczęliśmy dyskusję. Ja mówię, ale co tam? On mówi, wiesz, ja mówię, słuchaj, ja mam swój czas prywatny, jadę sobie na rowerze. I jakby jest czas na zdjęcia i tak dalej, musisz to zrozumieć. A on za mną jedzie i mi tam, wiesz, ciśnie. I on mówi, ale ty wrzucasz zdjęcia na Instagram na rowerze. Ja mówię, o, żeż ty w mordę, hamulec, rower na bok, mówię, pokazuj te zdjęcia. I wtedy gościu poczuł, że jest coś nie tak, nie? Bo ja nie miałem zdjęcia na rowerze, tylko miałem zdjęcia roweru. Mówię, ja mam zdjęcie samego roweru, mordo, a nie mnie na rowerze. On mówi, o, masz jedno jak na scenę, wiesz, że mówię, no to sam chcę odpowiedzieć na pytanie. Chłopie, pojechałem dalej, mówię, dobra, spierdalaj. I on mnie dogonił i mówi, dobra, sorry, masz rację, przepraszam cię. Ale poczekaj. Przemyślałem sprawę. Ale to a ja myślałem, że mi chłop będzie ładował w tubę od razu. Ale to szybko, to trzeba naszym słuchaczom powiedzieć, że u Smoka, naszego kumpla w Hyde Parku, pierwszy telefon, który się wydarzył w tej audycji. Tak, ale muszę wam tylko powiedzieć jedną rzecz. Cała rozmowa z nim odbywała się w tym Hyde Parku, a tam był bardzo daleko głośnik i ja nie słyszałem nic poza pierwszymi trzema słowami. Ale ja sobie to dzisiaj odświeżyłem. Odpowiadałem nie słysząc go. Nie będę linkował naszych słuchaczy, bo tam pada dużo nieprzyzwoitych słów. Dobra, ale jakby konkluzja jest taka, że na końcu doszliśmy do porozumienia, przybiliśmy piątkę i życzyłem mu miłego dnia. A ja mam w takim razie w kontekście tego, co powiedzieliśmy przez ostatnie 19 minut, potrafisz, czy Jacek Tede potrafi wybaczać i być wspaniałomyślny?
No nie wiem, czy wspaniałą myśl, no, ale myślę, że wybaczać potrafię. No. Wybaczać, czy... Na przykład przykładem na to, jak bardzo potrafię wybaczać, jest moja obecność i nasza wspólna tutaj. Tak, ale to jest... Nie, to nie, to chyba obaj pokazaliśmy, że no potrafimy zredukować negatywne myśli. No tak. Ale, bo wiesz co, chciałem od tego zacząć rozmowę, ale pomyślałem sobie, że sam postawię wykrzyknik. Chciałbym uniknąć nadmiernego używania nazwiska Peja, Rychu Peja. Dzisiaj możemy się tak umówić? To jakby to jest temat, do którego ja sam nie dochodzę. To... A to teraz zobacz, ja bym chciał zadać takie pytanie, które sięga horyzontem bardzo daleko. A nie boisz się, że potyczki, nawet te były, z Ryszardem odsuwają cię od takiego czystego spełnienia? Ty nie jesteś chrześcijaninem, prawda? Nie wierzysz w niebo. Ale kiedyś mówiłeś, że chciałbyś trafić do nieba. Metaforycznego. Metaforycznie tak. No to metaforycznie to mam tam miejsce zapewnione, myślę. Tak? Bo? Dbam o to. No jakby, bo żyję tak, żeby w razie czego tam trafić. No. A jak to powiedzą, Jacku, czekamy na ciebie, ale z tym Rychem to przygiąłeś. Nie masz takiego pomysłu, żeby kiedyś zrobić najgorszy numer całej tej historii i powiedzieć, już mnie to nie obchodzi. Ale mnie to nie obchodzi, jakby, wiesz, jakby ja tym w ogóle nie żyję. I to raz, dobra, dwa, ja nie przegiąłem nic. Wiesz co, mi się wydaje, że... Bo tutaj był Ryszard i ja starałem się trochę to zrozumieć i trochę to tonować. Słuchaj, dzisiaj mi napisał ktoś na Instagramie właśnie, o, że jak będzie, jak my się spotkamy, to już tylko przybicie piony z Rychem Peją i nagranie koniec kawałka. A ja mówię... Ty, ale no po co? A ja po co? No właśnie. Dobra, ale widzisz, stary, ja cię kultywujemy. To jest gość, tak? Daj mu powiedzieć. Cała powiem. Była ta historia, to jest 2009 rok, człowieku, to jest 14 lat temu. Jak przesłuchasz cały ten na przykład diss, nie? To zobaczysz, że ja ani razu mu nie ubliżyłem. Ani jednego razu. A on u ciebie w programie mówił, że nie jestem człowiekiem. Mhm. Wielokrotnie mnie od kurew i pedałów wyzywał i tak dalej, rozumiesz? Wiemy. Jakby w jego pojęciu świata... Ja nie powinienem nigdy mu rękę podać. To jest wykluczające, rozumiesz? To jest nie... On zawsze mnie wykluczył z tego. A jakby, ja nie mam też żadnego żalu, chłopie. Co więcej, jestem mu wdzięczny, ponieważ efektem tego tej całej akcji, oczywiście poza poniewieraniem mnie przez jakiś czas, było to, że potem ja byłem wygranym tego konfliktu. No to postawmy ja zmonetyzowałem kropkę. To. Postawmy kropkę, dobra? Tak. I niech on się dzisiaj... Tak. Niech on się wymyśli. A ja mogę się zapytać, dlaczego wizyta kolegi Dlaczego Jacka... Tedy kurwą jest? Nie. Nikt tego, takiej tezy jeszcze nikt nie postawił w studio w życiu. Ostatnie do was dwóch. Tak. Dlaczego w ogóle ta relacja wasza wzbudza jakiekolwiek kontrowersje wśród naszych odbiorców? Mogę Jacek zacząć? No. Bo nie wiem, czy ty wiesz, ale myśmy sobie z Jackiem po raz pierwszy spojrzeli w oczy i podali piątkę 27 minut temu na parkingu. No, tak. Myśmy się nigdy nie spotkali. No, to nie, spotkaliśmy się. To kto to wymyślił? Z dystansu się trzy razy w życiu. Tak, ale to było bardzo dawno temu. Tak. Więc ja nie znam legendy historii. To się jakby samo nakręcało. Ja myślę, że to jest trochę tak, że bardzo... To trochę jak u nas była Małgosia Rozenek. Pozbawiliśmy parę osób toksycznej szansy na narrację. My też dzisiejsze nasze spotkanie... Czyli widzisz, to przybliża nas do tego nieba hipotetycznie. Tak, tak. Oh. Będzie głupio, jak mnie nie wpuszczą. Ale nie, no, się z takimi włosami. A ty potrafisz, Jacek, zanim przejdziemy do przerwy, potrafisz rozmawiać szczerze o uczuciach? Tak, chyba tak. Bo kiedyś Bedoes powiedział w wywiadzie taką fajną rzecz, że kiedyś zarapowałem, że płakałem tylko raz, gdy umarł mi pies. A to jest nieprawda. Wydawało mi się, że to jest takie męskie. Wydawało mi się, że mojemu ojcu będzie się to podobało. Ja płakałem dwa dni temu. Z powodu? Przed koncertem w remoncie, bo było mi tak miło, że to się dzieje. Nie? Mm. Że, bo doprowadziłem do sytuacji, kiedy jechałem do remontu, w którym grałem swój pierwszy koncert 27 lat temu. Znalazłem to nagranie, które leciało na ścianie za mną. Od listopada do soboty nie grałem koncertu, co jest największą przerwą w mojej karierze, pewno od początku. No, albo od Bifu z Peją na pewno, bo tam 7 razy w ciągu roku... Trochę odwoływali koncert. Tak, tak. Nie grałem 4 miesiące, więc miałem w sobie to poczucie, którego nie miałem bardzo dawno, czyli no, może nie tremy, ale tej niepewności i tej... zakrzywienia pętli czasu, że wiesz, że miało już być tak źle, a jest znowu dobrze, że ta płyta no, zamknęła pewną pętlę i tak dalej, i że to się wszystko dzieje i normalnie sobie łzami leciała. W spotku, jak grałem w SPORT rok temu, no to ryczałem na scenie z 7 razy, także to jest jeden z niewielu koncertów, na których żałuję, że mnie nie było. Właśnie w ten w Katowicach, na warszawskim byłem. Ale to teraz, bo za chwilę musimy skończyć. A jakbyś... I na IT lubię płakać. Właśnie. Też płaczę na IT. Na IT ale to też, to każdego chyba z nas to otwiera, tak jak ustaliśmy z Tomkiem Kotem, że Billy Elliot. Ale wyjdźmy z twojej pracy. A prywatna sytuacja, jesteś w stanie nam opowiedzieć jakąś sytuację, która wywołała u ciebie takie silne łzy. Takie łzy, których facet trochę się wstydzi, a one i tak są. Słuchaj,
Tak. Na przykład rozmawiałem z moją dziewczyną i popłakałem się, jakby to nie miało nic wspólnego z relacją z nią, tylko po prostu popłakałem się z poczucia bezsilności wobec świata, nie? Mhm. Że mi wszystko nie wychodzi, a wiesz, jakby ludzie oczekują ode mnie, że ja jestem taki, wiesz, do przodu wszystko ten, mhm. a ja wyłożyłem, jak wszystko mi się powaliło, nie? Wszystko. Ale to nie teraz. Nie, no to w zeszłym roku, w zeszłym roku. Mhm. Straciłem iluś tam kolegów, którzy odeszli, nieważne z jakich powodów, ale jakby ludzie myślą, że przeze mnie, nie? Jakby to wszystko finalnie jest na mnie, a nikt nie patrzy na background tego i wiesz, wszystko mi się zaczęło sypać i po prostu byłem bezsilny, wiesz, co chodzi, no. Popłakałem się dlatego, że czułem, że no jest niemoc. No to... Coś, czego, stary, inaczej, powiem wam jeszcze bardziej szczerze, poczułem, że nie jestem pewny siebie pierwszy raz w życiu. Wiesz, co chodzi, w tym, no, w życiu, no powiedzmy, traktujmy, jak mówię, pierwszy raz w życiu, to od kiedy jestem, kim jestem. Mhm. Pierwszy raz poczułem się, że ta przebojowość moja, to wiesz, ta pewność siebie, to, że wiesz, co by się nie działo, to zawsze do przodu, poczułem, że tego nie mam, po prostu, że ja to tracę. Ale to myślisz, że się... Po czym to do mnie wróciło, po jakimś teraz. No tak, ale może to jest też tak, że ty, mając 40 kilka lat, rozumujesz już zupełnie inaczej niż mając 20. Na pewno. I zdajesz sobie sprawę, że masz, kurde, zaraz 5 dych, potem 6 dych. Na pewno. Trzeba znaleźć na siebie też, być może, patent oczywiście. Na pewno, ale widzisz, ale tutaj właśnie dlatego lubię tego gościa, bo mamy dużo wspólnego, bo jednak ja czuję się wciąż tym chłopcem. To myślę, że o pasji z życia możemy pogadać w następnym wejściu. To już tytułem końca. A nie miałeś takiego wrażenia, trochę tak jak powiedziałeś o tym plakacie Jay-Z, że ten moment, kiedy się rozkleiłeś przed własną dziewczyną, to trochę tak jakbyś spojrzał na nowo na ten plakat Jay-Z, że zobaczyłeś Jacka zupełnie innym? Tak, to jest super moment. Nie, no, dla każdego faceta. Finalnie tak, ale w tym momencie czułem, że okazuje słabość, nie? Super. W sensie, no, słabość, no, jakby... Powiedz sam z siebie, że nie jesteś pewny siebie. No chłopie, jak mówisz, wszyscy oczekują, że ty nim Jacek, jesteś. Jak taki facet jak ty, trochę jak ja, jak Kędzior mówi, że jest słaby, to dopiero pokazuje silny, że jest silny. Pewno, tak. Finalnie tak, no ale wiesz co chodzi, wtedy czułem się naprawdę, że myślałem, kurwa, co ja mówię, nie? Jakby do... Jak to powiedziałem, to usłyszałem. Wiesz, co chodzi? To jest dobry moment na przerwę. Ogłosisz tak, przerwę? Teraz tak, moi drodzy, pogadamy o... Ja mam bardzo śmiałą tezę a propos Jacka. Znowu po raz będzie pierwszym, według mnie, w jednej kwestii. Pogadamy o kolegach byłych obecnych. Pogadamy o tym, który film Barry jest najbardziej doceniony. A ja napisałem, Rzadka się pisze przez RZ czy przez samorzet? Z kropką chyba. Chyba. Ja nie wiem. Rzadka? Nie, Rzadka. Rzadka! Ja napisałem Rzadka. A to dobrze. Nie, bo olara, napisałem Rzadka inspiracja. Bo to jest o inspirację się zapytać. Napisałem przez samorzet. Dobra. Dobra, i jeszcze jedną rzecz. Ja powiem, bo ja bym chciał teraz chronologicznie zacząć. Od mojego spotkania pierwszego z Jackiem, co? To ja też zacznę. Od młodości. Dobra, Kuba, ty, od młodości. Ty wywodzisz się z punk rocka też? No bardzo. Tak myślałem właśnie. Tak jedno z tej pomyślałem. Ale ja też zacznę od pierwszego spotkania tak, z Jackiem. Czyli dziś. Na najlepsze rozmowy zapraszam marka numer 1 na świecie w produkcji AGD. Haier.
Na więcej ciekawych pytań w podcaście Wojewódzki i Kędzierski zaprasza mBank z kontem Intensive dla tych, którzy chcą więcej z życia. No, to my wracamy po przerwie, Tedy naszym gościem, a ja chciałem ci tylko powiedzieć, że ja rozważam założenie konta Intensive w mBanku. A ja wiem jedno, że karta Visa Świat Intensive jest dla wszystkich, dla tych, co dużo podróżują, czyli dla mnie, dla ciebie i prawdopodobnie dla Jacka. A ja jako cyfrowo wykluczony założyłem sobie konto online. Ale wiecie co, muszę wam coś powiedzieć, dopiero... Sekundę przed tym, jak zaczęliście mówić, skumałem, że to w sensie jest mBank obrębowy. Patrzę na to cały czas. Bo my w naszej audycji nie wstydzimy się pieniędzy. Wiemy, że trafiliśmy na gościa, który ma ten sam... Hajs, hype, hate. Słuchajcie, ja Jacka poznałem, a w zasadzie nie poznałem osobiście, bo Jacek ma, gadaliśmy tutaj w trakcie przerwy, korzenie punkowe. Kuba ma korzenie punkowe, ty masz korzenie punkowe, deskorolkowe. I kiedy chodziłem do męskiego liceum Świętego Augustyna Pax, gdzie chłopcy handlowali odzieżą różną, to ktoś przyniósł waszą kasetę. I wtedy, moi drodzy... Ale którą? Jakiego Ben? Warszawski Deszcz? Jeszcze Warszawski Deszcz. Tak, Trzycha, tak. Trzycha, to chciałem, jest... To trzeba wytłumaczyć... Tak. Trzeba wytłumaczyć słuchaczom, że po prostu kiedyś nie było Spotify'a. To jest niesamowite w ogóle, wiesz? Była kaseta, którą ktoś przynosił na nielegalu i jeden z klasy przegrywał to w 20 egzemplarzach i wtedy zamiast zarobić dwie bańki, zarobił 1/3 pewnie. Ale ile miałem tego, ale ile było radochy. No i wyobraźcie sobie. Czy to był ten czas, kiedy ty na Waryńskiego handlowałeś kasetami, czy to było później? To nie, no to musiało być wtedy, no bo to pierwsze demo... No jedno rozchodziło się właśnie tak, a drugie, tam zrobiliśmy 200 sztuki, to właśnie na Waryńskiego, gdzie teraz taki blaszak jest przy tym sklepie żeglarskim. Tam powinna być płyta. Tu leżał. Wielki człowiek. No dobrze, i dobrze. A jak teraz uwanie? Nie, brzmi pytanie, to jest anegdota, że mi kolega Lęgiewicz, który z PZ-em tam coś robi, wcisnął deskorolkę, która była deskorolką Gerla, brązową. No. I powiedział, że była moja, że to jest twoje, opierdzielił mi ją za 200 zł. Kurde. I czy to była twoja deskorolka? Miałem Gerl. Brązowa z Gerlem, trakami Independent. Jest to możliwe, bo miałem taka brązowa... Cała jakby... brązowa. Z dziewczynką oczywiście. No wiadomo. No, bardzo jest to możliwe. Tak mi bardzo to wciśnięto. Czyli jesteś posiadaczem relikwii. Tak, i ta relikwia gdzieś poszła sobie w... Ale pomyślcie o tym, chłopaki, że mówimy o czasach, no wtedy to już były... dawne czasy dla tej deskorolki, ale końcówka, no powiedzmy połowa lat 90., ten początki skateboardingu i słuchajcie, dostajemy cynkę na osiedlu, przyjeżdża gościu, który mówi, że w Warszawie jest gościu, który przyjechał z Francji i ma stare buty do sprzedania z deskorolkowe, nie? I jedzie 15 chłopa na Wałbrzyską tam. O tą jedną gościu... parę. I faktycznie jeden ma ten sam rozmiar buta i kupuje od niego te buty, które są już przetarte, wiesz, na tym, gdzie się oli robi. One były totalnie zniszczone, te buty. A celebrował je jakby... Ale poczekaj, bo my gadaliśmy o tym, mam nadzieję, że cię to nie dotknie. Skizo trochę, inna perspektywa, inne czasy. Ale nie masz takiego wrażenia, że ja mam podobne wspomnienia. One czynią dzisiaj nasze życie pełniejszym. Nie, no, bo na pamiętamy pewno. Marginesy, na pewno, Jacek. Na pewno, chłopaki, tylko pamiętajcie o jednym. Tak jest dla nas, ale dla tych dzieciaków, które żyją teraz w tej rzeczywistości, o której mówimy, że o, jest Spotify i tak dalej, wiesz, tablet, wszystko, oni będą mówili to, co my za 20 lat. I wobec tylko odnośnie wirtualnej rzeczywistości. Właśnie odnośnie czego oni to będą mówić, wiesz. Sztuczna inteligencja. Ale to też trzeba uzmysłowić państwo, że Bogda Świątkowska, która jakby wprowadzała, i tutaj trzeba przyznać... Ona była punkowcem hip-hopu. Tak, wprowadzała hip-hop do mediów ogólnodostępnych, co jest w ogóle niewiarygodne w tamtych czasach, kiedy Demono rządziło listą przebojów. I Bogda potrafiła powiedzieć w audycji, że ty będziesz stał tam i tam, będziesz miał tyle i tyle kaset i ludzie jechali z całej Warszawy kupić od ciebie te kasety. To jest w ogóle niesamowite, bo nie ma Facebooka, nie ma telefonów komórkowych i to się dzieje i to się wydarzyło i to się... Tak powstawał networking. No. Great, exactly. Dobrze, ale bo padło hasło o przeszłości i odnośnie przeszłości. Jacek, ja i Piotrek możemy to powiedzieć ci otwarcie i prosto w oczy, jesteśmy mamisynkami. Potrafiłbyś powiedzieć tak o sobie, że jesteś albo byłeś mamisynkiem? Nie.
Nie. No, no jakby świadectwem tego, że nie jestem mamisynkiem, jest to, że tu jestem, bo nawet dzisiaj byłem u rodziców, a rzadko jest, powiedzmy raz tam na 3 tygodnie, żeby nie było, usiedniając, odwiedzam. Nie jestem jakoś specjalnie rodzinny i nigdy nie byłem. I pamiętasz sam, zresztą to mówiłeś, że mama mi nie pozwalała do ciebie przyjść. Czyli to jest prawda. I mama mówi, i co, idziesz do tego wojewódzkiego? A ja mówię, wiesz, a to jest wojewódzki kędzierski. A nie idę o TVN-u tego programu. Ojciec, no i bardzo dobrze. No. Wiesz, mama... Ale mama nie pochwala twojej dzisiejszej wizyty. Nie, myślę, że jakby generalnie nie do końca rozumie, że to jest co innego niż jej opinia na ten temat 20 lat temu. Ale jakby chciałem pokazać przez to, że no, gdybym był mamin synkiem, to na pewno bym się trzymał. Ale poczekaj, bo ty też wyznałeś, że twoja mama bardzo intensywnie skanuje twój Instagram, dzieli się opiniami. To jakby zaprzecza tej waszej relacji. Znaczy, po prostu chodzi o to, że ja nie jestem, wiesz, jakiś wylewny, rodzinny i na przykład zdarza mi się nie odebrać telefonu i nie odzwonić przez 2 dni do rodziców, a moja mama zaczyna dzień od Instagrama, ponieważ ona w ten sposób weryfikuje, co ja robię. I wie, gdzie jesteś. Wie, gdzie jestem, tak, dokładnie. I ona czy ty oglądasz TVP Info na twojego Instagrama. I wiesz, ale jak ja miałem taki okres, że przestałem tych postów dodawać tyle, bo też uznałem, bo byłem pierwszy i mi się już nudziło. No, nie wiem, czy wiesz, tutaj moment, jak założyłem Instagrama w 2013 roku, ja byłem pierwszy wśród polskich muzyków na Instagramy. Teraz jestem gdzieś tam, w ogóle mnie nie ma tutaj, wiesz, ale byłem pierwszy. Ja sam to wszystko rozkminiłem. Jakby, jak to trzeba robić, co trzeba robić, ile postów dziennie dodawać i kiedy dodawałem tych postów dużo. I w pewnym momencie uznałem, że po prostu... Nie chcę tego, żeby to ktoś się poczuł obrażony, ale uraża to moją inteligencję, funkcjonowanie w tym świecie i według tych reguł. I algorytmów. Przestałem to robić, tak. I jakby uznałem, że pierdolę to. No nie będę tego robił. Dobrze, nie? Ja bym wyszedł z... Moja mama zaczęła wtedy coraz bardziej sprawdzać, czy u mnie wszystko jest dobrze, nie? Bo nie ma Jacek, tych postów. Dobrze, że ci nie powiedziała, Jacku, załóż TikToka. Nie ma, dobra, poczekajcie, ja wam powiem, kurde, ma tutaj filmik, bo Facebook ma tą fajną funkcję, że on przypomni coś po jakimś czasie. Tak. Skumajcie to, że ja mam filmik, w którym nagrywam gadkę taką. Jeżeli to oglądasz teraz na Instagramie, to znaczy, że udało mi się dodać film. Ja, stary, rozkminiłem przez jakieś tam fora, jak dodać film na Instagram, bo to nie można było tego zrobić. Trzeba było jakby wgrać jako zdjęcie, wyłączyć zasięg, coś, nie pamiętam. To tego ja nawet nie pamiętam. Stary, jeszcze nie było tam filmów dodawanych, rozumiesz? Wszystkie blogerki nie mogłyby funkcjonować. Dobrze, to ja mam takie pytanie. A kiedy twoi rodzice, jeżeli cię ten temat oczywiście nie drażni i nie peszy, poczuli, że mają w domu artystę z sukcesami i spełnionego syna? No ja już ci tłumaczę dokładny ten moment. Był taki wywiad ze mną w Gazecie Wyborczej, w dodatku tym duży format, gdzie jestem na okładce w bandanie Gibbon Squadu. To zdjęcie wyszło tam przy sporcie, było publikowane. I proszę ciebie, mieszkałem wtedy na Essendzie i był u mnie mój ziomek Kiełbasa. Możesz wytłumaczyć ludziom? Na Essendę, służę nad Dolinką. Nie wszyscy rozumieją. Osiedle moje. I tam mieszkałem, po prostu tam się wychowywałem, a i potem tam mieszkałem już jako, wiesz, kawaler, nie? I wyszedł ten wywiad ze mną w tej gazecie i tego dnia dzwonek do drzwi, matka wpada, mówi, coś ty narobił ojcu, nie? I z tą gazetą. Bo znajomi, bo ja tam przeklinam, nie? A Cezary Ciszewski dodał mi jeszcze przekleństwa, żeby podkręcić, nie? Pozdrawiam Cezarego. Stary, ale że rodzice, wiesz, że rodzice się, znaczy znajomi się odzywają, że wywiad ze mną. To była pierwsza reakcja. Ja mówię, mamo, to miał być Wajda na okładce i jestem ja. I jest cisza. Pojechała do domu. Porozmawiali i to był ten dzień, kiedy oni skumali, że to, co ja robiłem za ścianą w pokoju, jest ważne. To jest ważne i że ja rzuciłem studia, ponieważ w jeden weekend studiów zaocznych, magisterskich, zarabiam więcej niż semestr na tych studiach by kosztował, bo tak uznałem, to jakby to była moja decyzja i ja zrobiłem coś, co jest, ale wiesz, ważne. A ty się załapałeś jeszcze na taki etap, na który ja się załapałem, że miałeś notkę w encyklopedii PWN? No. I co? Naprawdę? Dziadek to zobaczył, a dziadek nieżyjący... Śpiewak operowy. Jakby najbardziej, no, najbardziej medialna postać w rodzinie, wiesz, co chodzi? Dziadek śpiewał w operowy. W czwartym rzędzie, wiesz, teraz tym dworze w czwartym rzędzie, ale legenda w rodzinie... Ważne, że był. Pawarotti, nie? No i jakby przesunąłem, byłem drugi.
Więc zapam. Dobrze. A powiedz mi, a powiedział... Dodajmy PWN, to jest taka Wikipedia kiedy. Tak, znaczy, nie, dużo bardziej papierowa, prestiżowa. Papierowa, to było redagowane przez fachowców. Wikipedię niestety redagują amatorzy. Wiesz, to było wtedy wyróżnienie, bo też się załapało. Tak, no. A powiedziała ci kiedyś mama, Jacku, ładnie śpiewasz? Kurczę, nie. Jeszcze nie. Mi też a nie, ładnie nie... rapujesz? No przecież Wyścig Szczurów uwielbia mama. To słuchajcie, Wyścig Szczurów uwielbia, ale dzisiaj byłem u rodziców i tata mówił, że moja piosenka What the Fuck mu się podoba. No i tutaj też... Ale tata, mówił, że moja płyta jest smutna. Tata wywołał, bo trochę jest smutna, ale o tym pogadamy. Bo ja uważam, że najbardziej szczęśliwy Jacek, jakiego ja znam, moim zdaniem, to jest ten czas właśnie powrotu sportu. Że wtedy rozkwitałeś, tak można powiedzieć. Powrotu sportu? No, jak był rok temu? 20, bo odbyliśmy kilka wspaniałych. No tak, ale w sumie, wiesz, ale w sumie to chwilę potem właśnie płakałem. No właśnie, i dlaczego tak było? Powiedz mi. Słuchaj, no to zapewne dlatego, że wiele rzeczy się nakłada naraz, nie? Jakby wiele rzeczy się, jakby inaczej. Jedno wydarzenie mnie nie rusza, drugie mnie nie rusza, ale jak ile rzeczy dzieje się naraz, no to już jesteś rozbity, nie? Tu jeden kolega mówi z dnia na dzień, wiesz co, nie będę już z tobą grał, na razie, nie? Ale poczekaj, bo to też jest tak, że może obalmy te historie, które właśnie krążą. Tak jak z waszym beefem, nazwijmy to, że widzieliście się pierwszy raz. Chyba życiu. Nawet nie zasłużyli tak. Na hasło beef, to na litość boską. Jakiś tam przepychanki. Beef stroganow. Ktoś no. Wam coś wsadził w usta i tak dalej. Chodzi o to, że... Różne historie i teorie snują ludzie w internecie. Nie, a propos tego, że jesteś ty centralną postacią Wielkiego Yo i wokół ciebie zawsze było dużo różnych chłopaków, tak. Którzy tak naprawdę no, przy przedziale tych kilku lat zniknęli. Tak. I ich nie ma. Z niektórymi, tak, ale zwróć uwagę, no, tak, tak jest. Z niektórymi no. Też obchodzisz się dość, takie jest moje zdanie, dość hardkorowo. Obchodziłem, bo już o nich nie wspomnę. Nie mają jak się trochę bronić, a dostali solidne te. Czy ty masz krótki zapłon? Czy ty masz taką opcję, że najpierw, wiesz, uderzysz? Najpierw, a potem myślę? Tak. Nie. Jakby, gdyby tak było, to na pewno bym się wiele razy odpalił i wiele razy tego nie zrobiłem. Natomiast też mam świadomość, że zawsze będzie tak, że to ja będę tym winnym. Nikt nie dojdzie, jaka była prawda. I... Zajęło mi dużo dojść do tej refleksji, że w sumie nie będę już wyjaśniał, bo jakby ludzie i tak wiedzą swoje i to, czy ja wyjaśnię to i oni to zaakceptują, że jest zupełnie inaczej niż oni myślą, to nie ma znaczenia. Jak się sami o tym przekonają w jakiś sposób i do tego dojdą, to okej, ale ten. Tylko zwróć uwagę, że zawsze wokół mnie było dużo osób, ale to nie były osoby, które na przykład rapowały ze mną, nie? Znaczy w sensie raperzy. Byli hype-meni, którzy odeszli. Ludzie, którzy pracowali w twojej firmie. Tak, pracowali w mojej firmie. Wiesz, no to możesz sobie dopowiedzieć jeszcze, dlaczego tak się mogło wydarzyć, a nie inaczej. No i jakby, wiesz... I dlatego pytam, wiesz, i myślę, że wiele osób i na jest pewno, i na pewno byłoby fajnie, gdybym ja, wiesz, w sposób pikantny zaczął mówić o tym i oni pewnie mieliby szansę się wypowiedzieć też, no ale zawsze finalnie będzie, że to ja jestem ten zły. Ale może ten cytat, jestem daleki od bycia Bogiem, ale ciężko nad tym pracuję, nad tym Jacek, trochę wisi. Bo obaj jesteśmy egocentrykami. Nie, tak, ale wiesz, ja tego nie ukrywałem. Ja nigdy nie ukrywałem, że wiesz, Wielki Yo to jestem ja, tylko to jakby Tede to ja, a Wielki Yo to jest to wszystko dookoła mnie. I jakby ja nigdy nie miałem ambicji, że ja będę prowadził wytwórnie i wydawał innych artystów, czy coś, namaszczał ich. Nie. Ja od razu mówiłem, to wszystko dzieje się wokół mnie, żeby wydawać to, co ja robię. No i siłą rzeczy, wiadomo, jaki jest sukces, to każdy jest jego ojcem, a jak jest porażka, no to jest sierotą. No to wtedy zrobił chujową płytę i zrobił coś kiepskiego, a jak ten, to zrobiliśmy my zajebistą rzecz. No. Dobrze, a propos czasów młodzieżowych. Pół swojej młodości spędziłem na klatce schodowej, ćpałem, piłem browary i rozrabiałem. Ale dzisiaj staram się nie kreować na kogoś takiego. To nie ja mówiłem. Mówiłem, tak? Tak, jest fragment tego wywiadu. Ale to nie, bo tylko jest dygresja. To jest jakby rozpęd do tego, co cię chcę zapytać. To młodość tak wyglądała. Miałeś taki moment, że straciłeś kontrolę nad swoim życiem? Tak totalnie? Nie. Nie miałem, że straciłem kontrolę i wynika to z tego, że ja lubię zawsze... Nie dopuszczałem do momentu tracenia kontroli takim, już wiesz, totalnie, że tracę orientację, to się dzieje i jakiś taki instynkt samozachowawczy wiele razy w życiu sprawił, że ja sam się ogarnąłem, bez niczyjej pomocy zupełnie i bez konsultacji żadnych, żeby była jasność, jakby sam w sobie mam
nie, dziękuję, że tak jest to rodzicom w tym przypadku. Jakby tak mam... Bezpiecznik. Mam taki bezpiecznik, że już ja sam wiedziałem, że jest źle. A kiedy było źle? Ale wiesz, no kurde, było źle wtedy, kiedy nikt z kolegów mi nie powiedział, że jest źle. Ale, czyli? Ale kiedy to? Który to był wtedy? Wczesny? Późny? 90 lat? Nie, nie, no wiesz co, nie, no nie, nie, nie. To takie, wiesz, to miałem pewno par takich momentów, kiedy, wiesz, poczułem sukces i na fali tego sukcesu myślałem, że wszystko mi wolno i w sumie i na niczym mi nie zależało. O, tak to powiedzmy. Nie, nie chcę wchodzić w szczegóły. A to nie jest odsuwanie trochę odpowiedzialności od siebie? Jak na mówię? Pewno, na pewno, że tak ale jest. Ale poczekaj, czyli to... to cieszę się, że się... Ale sukces na działa na ciebie destrukcyjnie, a nie to, że jest źle, to działa na ciebie motywująco? Nie. Bardziej działało na mnie destrukcyjnie to, że jakby ja naprawdę podchodzę do życia tak, że ja nie planuję zbytnio w przód, nie? Mhm. I takie połączenie tego nieplanowania w przód i takiej bezkarności i takiego generalnie, wiesz, zamykają się drzwi i jesteś sam i masz świadomość, że tak naprawdę finalnie będziesz sam. To były takie momenty, kiedy no, przesuwałem granice tolerancji swojej już daleko i było, wiesz, warszawski styl I don't care. Na szczęście nie doprowadziło do jakichś poważnych konsekwencji życiowych i tak dalej. Typu, wiesz, nie narobiłem dzieci z nieznanymi partnerkami, czy jakichś takich historii. Chociaż do dzisiaj tego nie wiesz. Wywołałeś temat. Jakim wtedy będzie ojcem? No nie wiem, czy kiedykolwiek będzie, no ale myślę, że pewnie jakbym był, to bym był zajebistym. No. Byłem dwa razy ojczymem. No i... No i właśnie w przyrostaniu żałowałem najbardziej relacji z dzieckiem. No. To ja też to przeżyłem, ale chciałbyś, żeby twój potomek albo twój synowiec miał kontakty z takimi ludźmi, z jakimi ty miałeś? Z nami. Z nami? Nie, ze no, sobą? Z młodych lat? Słuchaj, no właśnie ja naprawdę, panowie, powiem wam szczerze, ja nie wizualizuję sobie tego. Nie myślę o tym. Zakładam, patrząc realnie na życie, że mam 47 lat, czyli... No na dobrą sprawę, kiedy moje dziecko miałoby 18 lat poczęte dzisiaj, to jest duża szansa, że ja już tego nie doświadczę. Jacku, spójrz na mnie. No właśnie. Jestem w podobnej sytuacji. Zobaczymy się kiedyś na wywiadówce, wszyscy we trzech. Nie no, ale wiesz, no to, ale to akurat, wiesz, no ja zakładam, że byłoby to fajne. No, ale bo ty kiedyś powiedziałeś, że jak jeszcze mieszkałem z rodzicami, nie miałeś kontaktu z nimi. Nie boisz się, że to może być dziedziczne? Bo takie genotypy niestety wędrują. No pewno tak, tylko wiesz, z drugiej strony, no bo to może byłoby też tak, że ja bym tego kontaktu nie oczekiwał takiego, nie? W sensie... Naprawdę? No nie wiem, no kurde. No trudno mi się postawić tej sytuacji, wiesz, bo co innego jest, jak mówisz dziecko, to ja widzę dziecko, no malutkie dziecko. Tutaj Tede pokazuje, że przewija dziecko. Przewija. Tede pokazuje, że przewija. Małe dziecko. Ale tam zaraz to dziecko przestaje być dzieckiem i staje się być pachnieć młodym człowiekiem. Jakby... Mhm. I przychodzi do domu z Weroniką Rosati na przykład. No i tej widz... No poczekaj, ty, poczekaj. A propos tego, ustalmy let's face facts. Nie wiem, jak sytuacja się ma, ale... No. Ale do tamtego momentu i patrząc po medialnych potem doniesieniach, to ja do dzisiaj byłem najmłodszy. Koniec, kropka. Zaraz wracamy o tym. Dobrze, poczekaj, albo no? Jeszcze chcecie zapytać. Myślisz, że dzisiaj, bo ty pochodzisz z inteligenckiego domu. Głupio to brzmi, no ale tak. Czy myślisz, że dzisiaj Mata wędruje podobnym szlakiem do ciebie i jest mu łatwiej, czy ma dokładnie te same problemy ze swoim środowiskiem, które od niego oczekuje tego, co Kazik zrobił z tego idiom, tylko artysta głodny jest wiarygodny. Chyba nie, no też. Właśnie to się teraz zupełnie zmieniło jakby, dlatego na początku mówiłem, że wiesz, to jakby to, co jest teraz versus to, co było 20 lat temu, to jest totalnie inne postrzeganie tej całej kultury, tego świata i tak dalej. Kiedy ja zaczynałem, no to pewno też przyznacie, że hip-hop był postrzegany jako muzyka ulicy, taka proletariacka, wiesz co chodzi. Tak. Czekaj, ty byłeś pierwszy, który rapował o tym, że pieniądze są cool. No tak. No, fajnie zarabiać. No i właśnie, no i to było, wiesz, wtedy... A to było wielu, wzbudzało agresję. Wiesz, i wręcz jakby wtedy to na podstawie czego to rapowałem, czyli nie, mój pierwszy samochód Toyota Forerunner, który był w rozliczeniu z Kozakiem, to wtedy dla mnie to było... Dodajmy Kozak, wydawca. To wiesz, a jakby kwoty i jakby te
materialne rzeczy z tym związane wtedy, a dzisiaj to jest w ogóle inna gadka, nie? I dzisiaj ci ludzie nie patrzą też na tych młodych wykonawców, skąd on jest, jaki on jest. To w ogóle nie jest ważne. Ważne jest, co on ma, jaki jest. Ostatnio nawet widziałem taki, wiesz, internetową rozkminę, bo dużo go na ich internetową o polskim rapie. Ten prowadzący to mówi, że no, ktoś tam sobie zrobi tatuaż. W sumie dzisiaj, jak sobie nie zrobisz tatuażu widocznego na twarzy, że coś, to trudno sobie wyobrazić, że można zaistnieć w rapie, nie? I sobie myślę, jak to, nie? To brzmi boomersko dopiero. Znaczy, no, dlatego... Nie wyobrażam sobie, że tylko zrobienie sobie wydzieranej... Nie, ale Doniu, Mezo, Liber nie mają tatuaży. Ale oni zafunkcjonowali kiedyś, wiesz, co chodzi. 1-8... To był żart. Ale naprawdę, ale pomyśl. A werba? Ale zobaczcie, przecież... Dzisiaj faktycznie, żeby się przebić na dobrą sprawę, no to musisz zrobić... Sam rap nie wystarczy. To, że ładnie śpiewasz, czy nieładnie śpiewasz, nie wystarczy. Każdy może śpiewać, masz autotune, każdy może grać. Wiesz, to... No dobra. Jest zupełnie inna historia. Ale... Poczekaj, to jak mówisz, że nie wystarczy, to kto twoim zdaniem jest dzisiaj najbardziej wymyślonym artystą hip-hopowym? Dziś. Takim blefującym po prostu, takim wizerunkiem. No, z polskich artystów. Tak, z polskich. Totalnie nie ogarniam polskich artystów, no ale z amerykańskich ostatnio zacząłem się interesować. Island Boys tacy byli, oni na chwilę wypłynęli. No takich dwóch debili z takimi włosami jak kaktus, nie? Mm-hmm. Oni mieli piosenkę, dwóch przygłupów, takich paralityków w basenie śpiewała piosenkę I'm Island Boy i oni przez chwilę TikTok i to wszystko wystrzeliło ich, że oni, wiesz, brali w kredyty, w samochody i tak dalej. No. Żyli w wynajętym domu. I oni byli na tyle głupi, że oni nie skumali, że to jest na One Hit Wonder. No tak, sezonowa gwiazda. Wiesz, i on teraz robi zdjęcie przy jakiejś tam, wiesz, Kia Sorento czy coś. I tam, wiesz, jeździł. Ale dla ciebie, kompasie a dla ciebie, to jest gościu, co z Lambo przed chwilą. Jacek, nie? A dla ciebie na przykład Żabson czy Smolasty to jest hip-hop, czy to jest muzyka rozrywkowa w nie, odpowiednim przebraniu? Nie, no to wiesz co, nie kwestionuję ich umiejętności rapowych, natomiast na pewno to musimy rozgraniczyć hip-hop od... No nie wiem, jak to nazwać. Są to wykonawcy, którzy wychodzą poza kulturę hip-hop. O, kulturę hip-hop, bo wiesz, co chodzi. Ja nie mówię, że oni są złymi wykonawcami, bo Smolasty przecież nie tylko śpiewa, ale i rapuje. Tylko jakby to jest zupełnie inna już historia i to ja nie mówię, że to jest gorsze czy lepsze, żeby nie było wątpliwości. To jest inna waga, gatunek. Inna waga, inny gatunek. Mhm. Sam fakt, człowieku, tego, że ja zagrałem koncert w remoncie, zagrałem całą płytę, na żywo, w sensie ja nie używam playbacku. Natomiast dla odbiorców, na przykład tych chłopaków, to, że on gra koncert jakby podbijając siebie lecącego z płyty, to jest zupełnie normalna rzecz. Wiesz, co chodzi? Okay. To chodzi o postrzeganie tego. Więc dalej idąc, to czy ktoś napisał tobie tekst, czy ty napisałeś sobie sam tekst, to też nie ma znaczenia. A w przypadku tych dwóch wiem, że oni sobie sami piszą, więc no, szanuję ich i doceniam to. Więc... Ale powiedz mi, czy ale też... piszą też dla innych, nie? Bo mówiliśmy o tym, że te dzielą lata świetlne od twojego początku i naszego w mediach do teraz. I ta też granica obciachu, wydaje mi się, bardzo poszła w dziwnym kierunku. W dół. Bo 20 lat temu, gdyby ktoś wyszedł, puścił z minidyska swój cały kawałek i do tego dośpiewywał, to by został wygwizdany. A teraz człowieku, jest to absolutna norma, ja więc znam, ja przychodzę... Ja znam historię i to historię powtarzane wielokrotnie przez różne osoby, wykonawców, którzy przyjeżdżali na koncert, a oni nie mieli nic. Oni nie mieli nic i trzeba było kabel podpiąć do telefonu i on z YouTube'a puszczał swoje kawałki i je podbijał. I normalnie wszystko jest legitnie, to jest zajebisty koncert. To teraz rapowy, pytanie z zupełnie innej beczki, puentujące to wejście. Tak. Ja słuchałem zespołu Róże Europy, Kuba robił im teledyski, a ciebie klat zwolnił, tak, z pracy? Tak. Tak, a ja ostatnio przesłuchałem całą dyskografię, szukając sam i mówię, no nie. Szczerze mówiąc, jeżeli mam coś mówić o moich wspomnieniach, to zapewniłem im przyjaźń, lojalność, uczciwość i oddanie, a zostałem kopnięty w dupę przez lidera Piotra Klata, więc nie mam dobrych wspomnień. A ty, Jacku? Nie, no ja mam takie, bo ja byłem na studiach dziennikarskich i tata mi załatwił przez jakieś tam koneksje praktyki w Trójce. Poszedłem na Myśliwiecką, no wiesz... Pamiętam, jak gdzieś tym chlebakiem poszedłem. Była okupacja. No i tutaj do redakcji młodzieżowej, tam jakieś tam, taka dziewczyna tam była, zaprowadzili mnie tam, ona mówi, no tutaj
tu kawę, herbatę się robi, a tu masz, o, wiem co zrobisz, odpakuj te płyty, nie? Jakieś tam były takie, wiesz, kompakty, ja miałem je odfoliować i wszedł ten klat i z mordą do mnie, że folię położyłem, mówię, o, żeż ty w mordę i wyszedłem stamtąd. I tak wyglądał twój kontekst z Piotrem? Jak jedwab. Dobra. Szybki był tak. Proszę państwa, zaraz wracamy, wtedy naszym gościem, jesteśmy w Onecie. A co on teraz robi? Mam nadzieję, że nic. Liczę, że nie śpiewa. Zaraz wracam. Na najlepsze rozmowy zapraszam marka numer jeden na świecie w produkcji AGD. Haier. Jesteśmy na łączach dzięki Play, partnerowi podcastu zapewniającemu internet światłowodowy. Jacek Graniecki, naszym gościem, pan Tede, dzisiaj w Wojewódzki Kędzierski, a dzisiaj jesteśmy na żywo dzięki Play i słyszymy się dzięki internetowi światłowodowemu. Pamiętasz taką piosenkę, Halo, to ja pędząc... Seks, czyli... seks bomba? Ja to niech nie pamiętam. No. Dobrze, Jacek, no. Tak krótkie pytanie. Jesteś ambitnym facetem? Trudno mi to o sobie powiedzieć, czy jestem ambitnym facetem, natomiast wiesz co, całe życie po prostu udowadniam coś sobie przede wszystkim, więc myślę, że trzeba być ambitnym, skoro sobie musi coś udowadniać, a nie innym. A udowadniasz sobie? Nie, no różne sobie rzeczy udowadniałem w życiu. No. Ja na przykład jestem konfliktowy, zapalczywy, mam krótki ląd, jestem niecierpliwy, a ty? To ja bardziej wyspiarski chyba styl mam, chociaż... Chociaż zauważyłem, że ludzie się boją konfrontacji ze mną, w sensie rozmowy. Mhm. I nie wiem, z czego to wynika, ale często się łapię na tym, że może warto tego nie zmieniać, bo to jednak wiesz. Nie, bo powiedziałeś kiedyś o sobie,
Nie miałem żadnych ambicji. Po prostu urodziłem się w Czepku. Zrymowałem dwa słowa i powiedzieli zajebiście. No taka jest prawda, no taka jest prawda. No. Taka jest geneza mojego rapu, naprawdę. No ale to też jest tak, że przecież to się wydarzyło w ciągu jednej nocy. Dostałeś podkłady Wolta, zarapowałeś, posłuchałeś, on posłuchał i następnie... Nie, poczekajcie. Ja wam wytłumaczę. Ja miałem podkłady Wolta i co jest najlepsze w ogóle? To jest mindfuck, chłopie. Ja, wiesz gdzie nagrałem? Mój pierwszy kawałek w życiu, nagrany metodą puszczone z magnetofonu, nagrywane na dyktafonie, wiesz, tutaj beat Volta leci, się nagrywa. Mój pierwszy kawałek, jaki nazywał się Polski Rok to Dno. Nie pamiętam całego. Konfrontacyjny. Poczekaj. Rapowałem w nim, że to już koniec Nosowskiej, Muńka i tak dalej. I teraz czas na hip-hop, nie? A teraz uważaj, gdzie ja to nagrałem. Willa prezydencka w Juracie. Jak miałeś tam bęk? No to trzeba być bananowcem. Szanuję. W willi tej, co nasz prezydent sobie tam siedzi z panią Agatą na przykład. On tam nagrał ten ciemny. Co? On nagrał tam bardzo ciemny. Możliwe. Czyli to jest Jacek Tede live on willa prezydencka. Willa prezydencka, tak jest. Okej, okay. A powiedz mi... Nie, chodzi o to, że no, tata był urzędnikiem i była możliwość jechania na wakacje tam. Tam jest parę tych willi w tym banan, środku. To jest banan. Resortowe dziecko. Byciek jest resortowe dziecko bardziej. Banan to wiesz. Ja też jestem resortowy. Ja nie miałem komputera, kurwa, w grze. Nie miałeś PlayStation, słyszałem. PlayStation dopiero... I komputer. No, to wiesz, to już... Dobra, ale to uporządkujmy to. Plan B. No. Tego dnia... Słabo ci idzie w tej willi. No. DJ 600 V nie dojeżdża. No. Jaki był? Bo ty wiem, że kiedyś miałeś aspiracje dziennikarskie, chyba, że to była taka zasłona. Aspiracje, wiesz, no, żebym coś robił, kurde, bo najpierw rodzice sugerowali, żebym poszedł w kierunku bycia prawnikiem. Okej. Okay. No, jak to rodzice prawnicy, no, tak rodzice chcą. Prawnicy, więc to było jakieś gdzieś tam zastępstwo dla tego planu. To był wtedy plan B. Natomiast gdybym wtedy nie poszedł tą drogą, no to pewno bym w jakiejś korpie skończył. Jako? O tobie byłby wyścig szczurów. No, może nie aż tak, ale wiesz co, naprawdę miałem takie wizje, że będę wracał z neseserem o 16:30 z pracy, jakbym tam, wiesz, nastolatkiem. No właśnie, a powiedz mi, bo jest tak... Tobie się udało, kilku innym chłopakom się udało, nie? Dlaczego mamy takie spektakularne upadki raperów z tamtych czasów? I tutaj nie chcę wymieniać nazwisk, bo myślę, że... A dlaczego my nie wymieniamy nazwisk? Ważne są punkty odniesienia. No nie wiem, Suja to jest taki kategoryczny przykład, nie? No, wydaje mi się, że to są ludzie, którzy są zafiksowani na tym, co było i jakby nie skumali, że wszystko poszło do przodu, a oni żyją jakąś taką... wizją, którą wtedy wokół siebie roztaczali i ona już wtedy była na maksa przesadzona, nie? Mhm. Wujek Samozłote zalicza się do tych samych ludzi, bo on żyje cały czas z tą Vivo Polska, wiesz o co chodzi? Programem, który prowadził tam i jakby on myśli, tak mi się wydaje, że on cały czas tą świetność, że ludzie cały czas tą świetność pamiętają. Kiedyś to było. Ale to już, wiesz, to inni, bitwa w Płocku. Inni ludzie są odbiorcami tego, co robisz, a ty myślisz cały czas w kategoriach tamtych. Myślę, że przekleństwem takich ludzi i takich upadków jest właśnie to zafiksowanie się na czymś, że kiedyś był na jakimś tam, poziomie, na tle innych, no ale, i on żyje tym, że ale on nie uważa, że inni są już innymi gośćmi. Że ty kumasz, Wojtek kuma, nie wiem, Stis, Oskar kumają, tak? Bo są 80, 70 lata. A dlaczego właśnie wy kumacie? Słuchaj, jaką wy macie cechę wspólną? Nie że wiem. Te dzieciaki chcą was słuchać. Słuchaj, trudno mi powiedzieć, jaka jest cecha wspólna. Ja mogę mówić temu o sobie, no. Wiesz co, mi się wydaje, że po prostu mówiąc na swoim przykładzie, no to ja po prostu, ja nigdy nie, myślę, że nie sprawiałem wrażenia, że robię to na siłę, że wiesz, że to nie jest coś, co ja chciał robić, ale robię to, bo tak mi wyszło, no to będę dalej robił. Wiesz co chodzi, było wielu wykonawców tam w 2000, na początku 2000 lat, którzy wypłynęli, nie, no, ale byli, to była ta byli w mediach, historia, byli, wiesz, no, nie mówię hipopola, nawet inne nurty w rapie, wiesz, i wtedy funkcjonowali i potem miałem wrażenie, że oni robią trochę na siłę te, jakby funkcjonują w tym. To słychać, bo ten rap taki klepany, wiesz, to nic odkrywczego, zafiksowani też na tym, że kiedyś to było, a teraz jest już źle, kiedyś to jakby, że cały czas powracali do tego, jak było kiedyś i było kiedyś. I byli zamknięci na to, co się dzieje dookoła, no ale
nie możemy się oszukiwać, że świat nigdy nie będzie, wiesz, nie zatrzyma się i będzie szedł do przodu. No to tak jak, wiesz, z tym Spotify'em i tak dalej. Ja go nie używam. Ja nie używam streamingów. I przez długi czas w ogóle mówiłem, no kurde, dajcie spokój. Czy w domu słuchasz muzyki z analogu, z CD? No, słucham z CD albo słucham muzyki, którą sobie sam wgram. I okay. Nie słuchasz algorytmu, który ci podpowiada. Tak, algorytm to chyba nikt z nas nie. Nie, ale wiesz, ale też podpowiada. Ale troszkę zmierzam, ale wiesz, już parę lat temu młodsi wykonawcy skumali, że to jest pole eksploatacji. To się monetyzuje. I oni teraz mają wielkie wyświetlenia tam, ale na przykład oni nie sprzedają płyt fizycznych. Mm-hmm. Wiesz, co chodzi? Mm-hmm. A ja sprzedaję płyty fizyczne. Bo mój odbiorca w dużej mierze to jest ten, który wyrósł z tego, że kiedyś taki był nośnik, a co więcej, mówi, słuchaj, kupuję tą płytę, bo szanuję to, co robisz i w ten sposób gratyfikuję tobie to. Mm-hmm. Wiesz, w świadomości takiego, nie wiem, 30-latka, to nie funkcjonuje tak, że ty z każdego wyświetlenia odsłuchu na Spotify masz konkretny hajs, bo on wcale nie jest konkretny z jednego wyświetlenia. On jest konkretny z milionu wyświetleń. No wiesz, też umówmy się, jak masz więcej wyświetleń 4 razy czegoś niż jest mieszkańców kraju, no to możesz żyć w przeświadczeniu, że cały kraj cię słyszał 4 razy na przykład, mm-hmm. tak? Ale to jest ale w przeświadczeniu. Ale możesz też dojść do wniosku, że może to, wiesz, mała grupa dzieciaków, słuchajcie na repeacie, bo jakby sprzedaje 100 płyt. Dobrze, a czy w przypadku twojej drogi muzycznej ważniejszy był talent czy ego? Bo jesteś facetem, który funkcjonuje jako gość z mocno osadzonym ego. Wiesz co? Myślę, że talent na pierwszym miejscu, ego wynikające z tego, że jestem jedynakiem, mhm. i z tego, że no wiesz, starzy byli w pracy, a ja byłem jakby na pastwę siebie i żeby zaistnieć, różne rzeczy robiłem, wiesz, jak byłem młodym chłopakiem, jedziemy w skorolce, coś tam, graffiti. Mhm. Różne robiłem rzeczy, ale dopiero ten rap, to mówiłem to wielokrotnie, dopiero ten rap był taki moment właśnie pod tymi hybrydami, co puściłem i ktoś powiedział, o zajebiście, kiedy ja poczułem, kurde, ja naprawdę robię coś, co ludzie mówią, że robię zajebiście. Mm-hmm. Ja tego mówię, że to jest dzieło przypadku, bo ja nie włożyłem żadnego trudu w to zrymowanie tych słów, rozumiesz? Mm-hmm. Nagle mówię, kurde, to jest coś, co w ogóle nie sprawia mi żadnego problemu, żeby to zrobić. Natomiast feedback jest taki, że ja robię coś zajebiście. Mówię, wow, pierwsza rzecz, to robię zajebiście, no to będę robił, jakby wiesz, rzuciłem wszystko. A powiedz mi, zacząłem to robić. Tak, o Hemingway, artysta wielki swoją wielką nieobecnością. Kumasz ten fenomen? Nie, nie kumam, ale to jakby też pamiętajcie, że ważna jest rzecz, że, bo kiedyś, takim miałem wrażenie, że kiedyś jak powiedziałeś coś, na przykład, o, nie kumam tak, kocham Hemingwaya, to już w pejoratywny sposób o tym mówisz, ja po prostu nie kumam, ale ja bardzo szanuję tego gościa, co on robi i jakby ja zawsze dążyłem do tego, żeby ten hip-hop był różnorodny i szedł wielogatunkowo i to, że ja czegoś nie rozumiem, to nie znaczy, że wiesz, to jest... Nie, że jesteś wrogiem. Nie, zupełnie, więc... My na przykład jest wiele takich fenomenów, których nie kumam, no. My na przykład nie rozumiemy fenomenu zespołu Pectus, ale tak. Pozwalamy... Rodzinny fenomen rozumiem. Tak. Dobrze, Pectus. Moi drodzy, tak mlasnął, tak... Pectus. Będzie szukał dzisiaj lupów. Ale powiem... dobrze. Ty, ale poczekaj, bo jak szukałem lupów, to wiecie, jeszcze twoją dyskografię przesłuchałem? Szazy. I? Jezu. O chłopie, to strasznie, strasznie realizowane były te płyty, ale naprawdę parę mocnych akcentów było. Ale coś wysamplowałeś, coś tam? Odłożyłem, mam taki folder, wiesz, do no nie, no, ad acta. Umówmy się, że Tede też jest fanem starego disco polo i jest pewnie jeden... Progresywnego. Niewielu no, ale osób, zobacz, które... z czego problem czerpie inspirację. No trzeba. No i popowo. Ale dobra, panowie, jeszcze parę tygodni wam rozpierdolę łby. Taki nagrałem kawałek. Ale właśnie. I zaskoczysz nas. Chciałem powiedzieć. Obroniłem hip-hop, więc mogę go sprzedać. Jacek na pewno wie, co to jest za teledysk Psotny wiatr akcentu, bo to, no jest, kurde, to jest klasyk, wiatr, kamień milowy. Ja mam mordo, masz kurtkę. No. USA przewyższa. Zenek Martyniuk chodzi po tłuszczej... Dobrze, uspokójmy trochę emocje. Ważne pytanie, bo ja się podniecam, bo mam gościa, z którym mogę porozmawiać. Jacek jest twórcą mojego ulubionego akurat kawałka hip-hopowego. Mogę ci to powiedzieć po raz piąty. Świat zwariował w 23 lat z Woltem. Najlepszy. Dobrze. Ja osobiście wolę... Z Rasem wolisz. Nie, szklane domy wolę. Dobrze. Chodzi o to. Ciekawe dlaczego. Pisałem sobie rzeczy, które Tede zrobił pierwszy.
I w ogóle... Kurde, w ogóle to bardzo mi pomożesz, bo chciałem tutaj kawałek zrobić o tym, że za wcześnie. To ci podpowiadam teraz. Didaskalia z Proszę. Kuby Wojewódzkiego. Po pierwsze, pierwsze o hajsie, tak? No. Po pierwsze, myślę, mi się wydaje, że wytwórnia i pomysł wytwórniany... No, to może też być, prosto, prosto. Tak, ale bardzo, bardzo pionierska historia. Autotune, w pewnym momencie wszyscy zaczęli narzekać. Nagle okazuje się, że wszyscy kochają ten autotune, po tym jak już przez dwa lata disowali tego wszyscy. Duet pierwszy z Kukulską, wszyscy tak jest. Jak ten. A w ogóle współpraca chyba były. Współpraca, nie? Z popową artystką. Potem, kurczę, wszyscy to robią, to nie jest obciach. Ale wtedy to było straszne. Ja się prawie poryczałem w Warszawie, jak Natalia wyszła, bo to było, kurczę, coś spektakularnego. No, ty, ale muszę wam powiedzieć, że grałem na koncercie jej, jakby, to sorry, że przerwę. No. Grałem na jej koncercie na scenie Relax, to ona mnie zaprosiła na swoje Unplugged i jakby ja zobaczyłem pierwszy raz tą publiczność, do której... Jej, wiesz o co chodzi? No jest inna. Która dorosła z nią, ale to były... No... A ty nie słuchałaś Puszek Okruszek? Słuchałem! Ale szukając sampli też przesłuchałem. No tak! Tam jest bardzo fajnie, dużo kawałków, ale wiesz... Ta Natalia Kukulska 20 lat temu, powiedzmy, no, w przybliżeniu jak ten kawałek robiliśmy, to jakby ja sobie nie obrazowałem jej odbiorcy. A teraz zobaczyłem na tym koncercie tego jej odbiorcy, który dorósł ze mną, bo my jesteśmy równolatkami z Natalią, nie? Mm-hmm. Nie no, bardzo, bardzo fajni ludzie w ogóle, to, tylko że jakby to... Inaczej ubrani świat. Tak, tak, wiesz. Ale fajny świat. Tak. Dobra. Chociaż 20 lat temu bym mówił, że... To jeszcze dorzucam od siebie. Boomersi. TV. Też taki romans z telewizją. No. Wiem, że telewizja cię utrzymywała przez pewien czas, że to było jedyne źródło dochodu. Duety. No i teraz opcja taka... Bo... Ale mordo, poczekaj jeszcze. Poczekaj. 50 stanów świadomości, daily vlogi z Ameryki. Tak, to byłem też. Byłem youtuberem, zanim byli youtuberzy. Sam wspomniałeś o Instagramie. Instagram. Więc kurde, ty masz nosa, powiedz mi. Tylko za każdym razem, kiedy no ty masz nosa, dostajesz w pier... No tak, jestem za wcześnie, kiedy się to nie monetyzuje, a potem mówię, nie, fajnie, to wtedy zrobiłeś, ale tutaj już wiesz, no super. No nie, byłeś pierwszy. Ale do czego ma prowadzić ta wasza narcystyczna wymiana? Nie, to jest narcystyczna... To nie ma żadnej wymiany, rozmowa dwóch kolegów. Jacek, poczekaj, tak ja ci zadam pytanie jako twój prawie nowy kolega. No ale właśnie jestem jednym z nielicznych, który nigdy nie był u niego w programie. Bo odmawiałeś, jak cię za dwa razy zaprosiłem. A, czyli będzie, że mnie zapraszał. Oczywiście, że a mówił, nie zapraszałem go nigdy. Od paru lat cię nie zapraszam, bo ty częściej mówisz, że ja cię zapraszam, niż ja przestałem cię zapraszać. Dobra, ale prawda jest taka. Muszę ci pokazać, jak mam dla ciebie prezent. Dawaj. Bo wychodząc z domu... A ty masz prezent dla mnie? Tak, mam dla mnie? Ale poczekaj, olśniło mnie wychodząc z domu. I patrz. Dawaj, Jacek. Jay-Z, plakat Jay-Z. Zobacz, nie. Ile trwa nasz wyimaginowany poniekąd konflikt, nie? No będzie drugą dekadę. No właśnie, to zobacz. Coś, o czym w ogóle nie wpadniesz. Atlas Europa atlas 2003. Europa 2003. I teraz patrz. Ten atlas sprzed 20 lat pokazuje ówczesnych gwiazdy. A co to jest napisane? Kuśnierewicz, autograf. Kabaret Ani Mrumru. No. Mariusz Pudzianowski. Znam wszystko. Tą wycieraczką tankował Kuba Wojewódzki. Otóż... Nie! A dalej są moje teksty. Za to wszystko wystarczył mój autograf 20 lat temu. Co to znaczy? To znaczy, że na stacji benzynowej zaczęli mniej, powiedzieli, że o, był tu Kuba Wojewódzki, ale to nieważne, podpisz nam się tutaj. Ja mówię, dobra, to jest, ja chcę mieć to. To jest rękawiczka, którą ja tankowałem. Mam twój ślad biologiczny przed 20 lat na skórek. Tutaj. Jezus Mary, to jakbyś... To mogę ci oddać. Jacku, będę to nosił na łańcuszku na szyi. Naprawdę, zobacz, 20 lat stary. Ale w ogóle przemyślcie to, że już pomijając to, że nawigacja w Navi jest ten. Dobrze. To takie coś, taka atrapa leżała na stacji benzynowej, żeby żaden skubaniec nie ukradł atlasu, nie? Mhm. To wspaniałe. Carte blanche, ja to wziąłem za autograf. Ja mam takie wrażenie, że to pokazuje, ty jesteś sentymentalny. No jestem cholernie sentymentalny. Ale on jest motoryzacyjnie sentymentalny, on uwielbia auta z lat 90. Ale to zanim do tego przejdziemy, czy wiek... Jeżeli dobrze liczę, to jest twoja bajka, to mnie popraw. Dr. Dre, 58 lat, mniej więcej. No. Eminem, 51. Żyjący z Run DMC, prawie w moim wieku, czyli 59. Czy wiek w przypadku wykonawcy hip-hopowego to jest jakieś istotne kryterium? Wiesz co, to jest trudny temat o tyle, że jakby... Mamy czas. No nie było nikogo wcześniej. Jakby nie było tego, nie ma takiej zbytnio dużej generacji, która by już odeszła, wiesz, bezpowrotnie. Mhm. Więc oni ci żyją. Ale widać, jak wielu raperów, ich rówieśników, tych, co wymieniłeś i jakby z tej generacji, gdzieś po drodze odpadło, a jak
nieliczni dalej są funkcjonujący. Mhm. Ja zawsze mówiłem, że jak mnie pytali, a ile ty będziesz to robił i tak dalej, zawsze mówiłem, słuchaj, gdyby Elvis Presley żył, to na pewno by do dzisiaj grał rock'n'rolla, nie? Mhm. I ja naprawdę nie wyobrażam sobie, żebym miał to przestać robić, ponieważ tak bardzo moje życie się wokół tego kręci przez połowę jego trwania, że no trudno sobie wyobrazić. Ale miałeś jakieś... Ja uważam, że kryzys wieku średniego wymyśliły dziennikarki pism kobiecych, więc w to nie wierzę. Ale o, takie pojęcie funkcjonuje. Mnie na przykład po 40 licznik fajnych przeżyć i kobiet przyspieszył. Tak. Co się stało po twojej 40? Ale absolutnie potwierdzam. Ale to jest, stary chłopie. Myślę, że to jest mit w przypadku człowieku, nas trzech tak naprawdę. Człowieku, po 40 urodzinach absolutnie moje życie nabrało jeszcze więcej kolorytu i barw i stało się bardziej atrakcyjne względem tego, które było przed tą mityczną 40. Jedyny moment, kiedy poczułem kryzys wieku średniego, to był ten, taki moment spowodowany jakby presją z zewnątrz, jak wiesz, pisali o mnie, o, zachowuję się jak 40-letni gimp, no tak. Wiesz, i tak dalej. I sobie myślałem, kurwa, ty, a co ja mam chodzić w polarze jak twój stary, wiesz, i tak dalej? Kurde, jestem sobą, naprawdę. Ja nie chcę za wszelką cenę dotrzeć do dzieciaków, nie chcę udawać, że jestem jednym z nich, kurde. I ale, tak jak wyglądam, tak wyglądam na co dzień. Ale, rozumiesz? Ale spotkałeś się z bardzo medialnym... Jedyne, co zrobiłem, sorry, takiego, no wiesz, ikonicznego, to kupiłem kabriolet, no. Po 40. Tak, i chciałem zrobić w zero. Ale sprzedałeś, czy masz? Sprzedałem go. No. Teraz jest do kupienia w ogóle za dychę więcej niż kupiłem. No, a jak na przykład, bo ja przeglądając różne wpisy w mediach społecznościowych, znalazłem taki wpis, na mój temat jest ich dużo, więc pozwalam sobie, liczę, że nie potraktujesz mnie jak impertynenta. Tede, starzejący się raper z Warszawy. Słuchaj, no, ja mogę być starzejący się raperem, człowieku, tylko ja naprawdę przysięgam wam, panowie i słuchacze zwłaszcza, ja każdemu, nawet wrogom, życzę, żeby w moim wieku czuli się tak, jak ja się czuję. Znaczy, no, okay. Naprawdę blessing, nie? A jak idziesz? Ja miałem taki moment po... że mam siwą brodę, to wiesz, ale, ale nie łysieję. Ale poczekaj, kiedy parę lat temu po długiej relacji szedłem na pierwszą randkę, miałem takie poczucie zażenowania samemu sobą. Miałeś taki moment, że kurczę, mi się już nie chce. Wiesz co, nie miałem takiego momentu, ale zastanawiałem się kiedyś, parę lat temu, jakbym zachował się w sytuacji, kiedy mam znowu poznać rodziców hipotetycznej dziewczyny, a ta dziewczyna jest bardzo młoda i oni są w moim wieku albo młodsi, nie? Mm-hmm. I to wtedy czułbym się zażenowany, nie? Ale nie zdarzyła ci się? Taka sytuacja, żeby byli w moim wieku? Nie, nie, nie. Nie? Znaczy, takie dziewczyny zdarzały się. Sierotami się zdarzały się dziewczyny, ale nie dochodziliśmy do momentu poznania rodziców, Kuba. Okay. No, co ja ci muszę mówić? Takie... A ty jesteś teraz singlem, czy...? Nie, ja mam dziewczynę od 3 lat. Jest wszystko okej? Okay? Bardzo. Jest na drodze też do ojcostwa? No tutaj nie chciałbym szarżować jakoś, ale... Uśmiechnął. Nie chciałbym szarżować, natomiast wszystko jest pięknie, szanujemy się i nie mam zamiaru zmieniać tego stanu rzeczy. Chociaż wiem na przykład... Z danych, to jest w ogóle rozpierdol w głowie, jak zacząłem dane, które pokazują, że od kiedy mam dziewczynę, to udział damskiej publiczności w mojej twórczości radykalnie zmalał. No ale to naturalne, przestałeś obiektem, samcem. No tak, dobra, ty, ale 90% użytkowników Spotify to kobiety, no to jak to monetyzować teraz? A jak na przykład twoja dziewczyna, ona jest fanką twojej twórczości? Wiesz co, nie wiem czy jest fanką, ale... Chyba tak. A na przykład jak znajduje... Ale nie, jakby to z tej relacji nie wyniknęło fanowskie żadne. Okej, okay, a jak na przykład ona znajduje w sieci teledysk albo tekst, ej baby, ogol cipkę Philip Shave'em, ej baby. Słuchaj, ona zna całą płytę Jamy Zła na pamięć. Okej. Okay. Natomiast jak słyszy w kawałku na nowej płycie... To jest też klasyk. Jak słyszy na nowej płycie, nie wiem, w kawałku Underground, że tam, tam jest drugie zwrotce, że tam... Gra tu in the club 50, bangla, rapi są gorące, bip, podchodzę do jednej części, jestem wtedy składu gip, to ona już się patrzyła na mnie, wiesz, o jaką dupę tu chodzi, mówię, ty, no to 20 lat temu było. I był legendarny klub. Jacek, a dzisiaj, bo z twojego tonu wynika, że masz bardzo duży szacunek i estymę do swojej dziewczyny, napisałbyś dzisiaj tekst o Weronice Rosati? Wiesz co, no na pewno dzisiaj mnie napisał, no ale wiesz, to rap ma tą piękną magię w sobie, że dotyczy chwili jakby, w której się odbywa. Oczywiście po 20 latach to się dezaktualizuje, ale wtedy, kiedy pisałem, takie miałem emocje. Napisałem jeszcze wiele, wiele innych, bardziej pewno brutalnych rzeczy i ja jakby nic bym nie zmienił w tym, co zrobiłem. Mhm. To moja muzyka zawsze opowiadała o mnie i możesz to lubić, możesz tego nie lubić, ale
to sprawia, że jestem autentyczny i ja nie mam poczucia, wiesz, że kogoś oszukałem w którymś momencie. A jak autentyzm wchodzi w ewidentny konflikt z twoją wewnętrzną potrzebą bycia jednak facetem z inteligenckiego, kulturalnego domu, to wygrywa? Słuchaj, no kultura, też, czy... uwierz mi, że wiele razy uszczypnąłem się i ugryzłem język. No. W przypadku kobiet? Pisanie o kobietach? Tak, a też w ogóle w pewnym momencie jakby odszedłem od tej drogi jakby nawiązywania swoich byłych związków, w kawałkach, coś tam. Mhm. Uznałem, że fakt będzie. Nie? Dobra, słuchajcie, to robimy przerwę. Zaraz porozmawiamy o kawałku What the Fuck, bo on jest bardzo ciekawy, bo to jest taki dyjak skrzyżowany z Everlastem w wykonaniu Jacka i może, być może to jest to twój pomysł na bycie pierwszym. I Jacek w ogóle powiedział, że... Ja wiesz, że dyjak rapował? Gdzie? Na pogrzebie? No, nie! Sprawdźcie sobie, jest film na YouTubie o Nikosiu, dokument, który robił taki dziennikarz z faktu, stary dziad, co jego syn był z mafią pruszkowską związany. No to autentyczna postać. I on na początku tego dokumentu o Nikosiu rapuje dyjak. Ja mówię, kurwa, to ty, karamba jakiś coś? I patrzę w napisach. Nie, dyjak. No, naprawdę? Na świecie. Dobra, to zaraz wracamy. Pogadamy też o tekstach, bo no wiesz, ta analogowa. Ja na przykład jestem ciekaw, że tekst erotoman, trochę narkoman, niegłupi chłopak, śpi na milionach. Jacku, to naprawdę o mnie? To bardzo miłe. Słuchaj, to bardzo miłe. Ale czy to jest o mnie, czy nie? Bo ja się chełpiłem, że to jest o mnie, ale teraz chciałbym usłyszeć. Słuchaj, bardzo możliwe, to jest ze Szlany Domów. Pa. Nie, wiesz co, w tym kawałku tak naprawdę byłeś jednym z archetypów, ale jakby to nie jest konkretna opowieść o tobie. Czyli wizja. To jest wizja na temat pewnego typu ludzi, których poznałem wielu, tak podobnych tobie i naprawdę poznałem wielu wtedy. A to jest kawałek sprzed 10 lat. No. Wtedy, 13 rok to był. Tak. Wtedy znałem wielu, miałem kilku znajomych, którzy byli naprawdę mega uposażeni i wydawało mi się, że to jest niemożliwe w Polsce być tak uposażonym i wiesz, mieć wianuszek takich dup obok siebie i robić takie rzeczy. Ale wiesz co, bo mnie tylko zastanowiło... I ty wpisywałeś się w ten obraz idealny. Trochę umownie tak, bardziej socjalowo, ale wiesz co, tu chciałem się zapytać o to, czy masz kontakt i świadomość, że istnieją tacy ludzie, co do których wers i to, co kupi, ma w swoich ramionach, jest prawdą. Bo ewidentnie dajesz do zrozumienia, że tacy ludzie trochę jak ja... Ale ja poznałem takich ludzi. Tak? Ale czy ja co, kupują sobie miłość? Tak. Naprawdę? No tak, no poznałem takich ludzi i wiem, że oni są naprawdę smutni, no. Naprawdę są smutni. Bo ja się z tym akurat nie identyfikuję. Ale to dlatego mówię ci, że to nie było jakby, wiesz, faktycznie... Jakby wpisujesz się w ten wizerunek, ale poznałem takich ludzi i wiem, i to jest naprawdę przykry widok, nie? Jak widzisz, że gościu ma, wiesz, wielkie pliki Eurasów, jest cały w złocie i ma bardzo dużo fajnych samochodów i wokół siebie mnóstwo duperek, które chcą z nim być, wiesz, i tak dalej. I widzisz, że on jest smutny naprawdę w środku. Okay. I zdanie nie jest o mnie. Tak, brat, nie, ale wiesz, i widzisz i rozmawiasz z gościem i czujesz, że on tak chce czasami być takim normalnym ziomkiem, wiesz, te miliony. Naprawdę jestem w stanie uwierzyć, że jak już się masz, to możesz powiedzieć, że one nie dają szczęścia i chciałbyś na chwilę to zamienić na... Dobra, ale kończąc, Piotrek, do ciebie pytanie. Patrząc na Jacka dzisiaj, tak. Nie masz pewności, że pieniądze dają szczęście? 23 minuty po godzinie 9. Teraz wracamy. Cały czas jesteśmy na łączach dzięki Play, partnerowi podcastu.
Na najlepsze rozmowy zapraszam marka numer jeden na świecie w produkcji AGD. Haier. Dobra, wracamy. 26 minut do radość. Godziny 9. Ty jesteś dzisiaj? Ja się cieszę. Ale to jest między wami w ogóle. Nie, no to jest między nami, że po prostu wiesz, no jakieś tam nasze drogi się przecinały. Jacek nawet mnie w pandemii obrażał na swoim story. To ja cię obrażałem. No powiedziałeś, że ja robię tajne imprezy i orgie. Tak? No tak. Jacek był, miał za złe, że go nie miałeś zapraszasz. Miałeś takie okresy takich napadów w ogóle i tam leciałeś po wszystkim. A, no to widzisz, no, pewno ludziom tego... Ale wybaczmy, Jacek... Chłopaki, wybaczmy sobie wszyscy. Dobrze, złapmy się za rękę. Tak, to jest tak. Proszę robić zdjęcie. Czuję się jak na tej imprezie Radia Maria. A ja na takiej imprezie raczej alkoholowej. Dobrze, Miśki, słuchajcie, jest taka sprawa. Desa miała aukcję w ogóle z precjozjami muzycznymi i była świetna historia, bo był tekst Marka Dudkiewicza, Podaruj mi trochę słońca, napisany... Ewa BM. Tak, na napisany na serwetce z Hotel Orbis coś tam, nie? I ty mówiłeś o tej Juracie. Wiem, że ty nie piszesz na komputerku, tylko ty jesteś analogowym twórcą. No, gdzie są te teksty? No. I czy masz te teksty? I który za te 25 lat znajdzie się na jakiejś aukcji? Słuchaj, nie wiem, który się znajdzie, ale to też, żeby to uświadomić słuchaczy, ja pisałem w telefonie przez długi okres czasu, tylko w pewnym momencie skumałem, panowie, że muszę wrócić do pisania w zeszycie. Inne emocje? Nie, nie. Człowieku, ja się złapałem, że ja jestem... Nie potrafię pisać. Przez to, że piszesz w telefonie wszystko, miałem napisać parę zdań na kartce i ja stary się zacząłem łapać, że ja mam problem z pisaniem. Więc straszne to jest. W związku, że ja będę pisał w zeszycie, tam mam, będzie to pokreślone coś, ale to jest taka fizyczny kontakt z papierem i jakby nie zapomnę, jak się pisze ręcznie. Bo jak zakładam, że bardzo wielu z naszych słuchaczy teraz sobie myśli, kiedy ostatni raz pisałem coś ręcznie. Weź napisz dwie kartki A4 ręcznie i skumasz, o czym mówię, człowieku. To znaczy, ja jestem analogowy. A to nie jest takie oczywiste właśnie, wiesz. Tak. Dobra. Teraz chciałem... Bo ty o tekście, to ja muszę, bo to będzie jakby ad vocem. Przeczytałem gdzieś, że twoim wzorem onegdaj był Wojciech Młynarski. Ta. I to jest imponujące, bo to jest... Taka... Ale to dla mnie jest naprawdę to pierwszy raper był. Ale masz jakieś ulubione frazy typu nie ma jak u mamy, ciepły piec, nie, no, kurde, nie ma jasności w temacie miłości. Nie, no, dlaczego on? Bo to jest... Teraz pucio, no kurde. Jesteśmy na wczasach. Jesteśmy na wczasach, jest genialny. No to dzisiaj znam ten kawałek. Dlatego, wiesz co, takie rzeczy wynikają z bardzo prostych jakichś rzeczy typu... Byłem młodym człowiekiem, miałem w domu wieżę, rodzice wjechali, płyta winylowa, mieli 5 płyt, jedną z nich był Młynarski. Mhm. Młynarski i ona sobie leciała i jakoś to do mnie docierało i ja sobie ją potem sam puszczałem. Mhm. Jedną z nich były Róże Europy, potem przestałem ich słuchać. Przepraszamy Polskę za Róże Europy. Ale naprawdę ten Młynarski, wiesz, i widziałem jakieś tam jego rycztale różne i tak dalej, i tak dalej. I nie znam tej twórczości w całości, ale bardzo wiele gdzieś tam, wiesz, obiło się uszy i uważam, że to można go śmiało jako pierwowzór rapera polskiego. Znaczy, to jest ciekawe, bo jak przeczytałem kiedyś w wywiadzie, że Paluch inspiruje się francuską muzyką hip-hopową, to są, wiesz, nieoczywiste rzeczy, dla mnie przynajmniej. Dla człowieka z moją metryką. Proszę. Wracając jeszcze do Smoka i Hate Parku, tam zadzwonił koleżka z Holandii i zwrócił uwagę, że byłeś dla niego inspiracją a propos metamorfozy swojej, bo ja już zapomniałem, że dzisiaj sobie przypomniałem, bo odpaliłem wideo sprzed 15 lat, to byłeś dość sporych rozmiarów chłopcem. W rekordowym momencie ważyłem 136 kg. A teraz ile ważysz? 100. Czyli to akurat. Trzymam tak mniej więcej cały czas 100. A powiedz mi, czy ty masz odpowiedzialność, albo czujesz odpowiedzialność, albo czujesz się czasami wyznacznikiem? Ja wiem, że to strasznie boomersko brzmi, ale dla tych dzieciaków, które ciebie mam słuchają. O tym kawałek, że nie chcę być twoim wzorcem, znaczy tak we filmie jest. Na ale trochę czasami jesteś. Z biegiem lat dotarła do mnie ta odpowiedzialność. Jakoś no, zdałem sobie sprawę, że wiesz, no, że to gdzieś jest. I czasami jest mi głupio, na przykład jak ktoś mi mówi, że go zainspirowałem do czegoś, to jest mi głupio. Nie? A jest ci wstyd? W sensie, nie! Czy się peszysz po prostu? Peszę się, nie? Że wiesz, teraz właśnie ten koncert w remoncie i ja zrobiłem taką akcję, że no stałem tak, no nie w samym wejściu, ale wchodząc na salę musiałeś mnie minąć i każdy sobie ze mną robił zdjęcie, zamienił słowo, z każdym sobie rozmawiałem. Wiesz, jak piąta osoba ci mówi, że dziękuję ci, że zainspirowałeś go do zmienienia swojego życia na przykład, no to już ci robią. Ty, Jacek, jest skromny.
No poważnie, kurde, to no powiem prawda. Ci. A powiem ale ci, stary, serio teraz. Ale ja naprawdę jestem i jestem nieśmiały. Dlatego... Poczekaj. Nagrajcie ale to. Ja wszystkie, ale ja właśnie zawsze miałem tą akcję, że dupy mówiły, ty, ale czemu jesteś taki nieśmiały? Przecież te kawałki. No właśnie na tym polega cały patent, że ja tymi kawałkami wypełnię pewną lukę, wszyscy myślą z nogi do przodu, a potem już mi było ale łatwiej, Jacek, wiesz, z bajerką. Jacek, wiesz. Nasze dzisiejsze spotkanie jest historyczne, bo powiem ci to, i w ogóle nie wiem, czy to nie powiem po raz pierwszy, powiem ci to prosto w oczy. Ja jestem nieśmiały. Ja tak samo, piątka. Wiesz, naprawdę. Chodzi, nie wiem jak Kędzior, ale też mi się wydaje, że jest nieśmiały. Ale stąd ten ale róż. Bardzo, ja się zawstydziłem. Ale to właśnie w ten sposób bardzo fajnie możesz sobie zakamuflować. No jak jest taki, wiesz, hop do przodu w tym wszystkim, to nikt nie podejrzewał ciebie o to, że jesteś nieśmiały. Ale miewasz takie sytuacje, to taki pancerz? Że przed swoją partnerką teraz przychodziłeś do domu z jakąś dziewczyną i nagle łapałeś się, że nie jesteś tym facetem ze swoich piosenek? Nie, no to tak. I co? Tak. No nie, no kiedy... I wychodziły szybko? Czy albo po prostu sugerowałem wyjście, nie? Dobrze, bo... oczywiście też były momenty, kiedy bardzo, bardzo, bardzo nim byłem, nawet bardziej niż ten, nie? Ale... Kiedyś powiedziałeś, że nie znasz nikogo, kto słuchał albo komu się podobała pierwsza płyta Leroya. A to by się podobała? No właśnie, muszę ci powiedzieć, no, ale że ty nie, ale ja mi mówię, się Scooby-Doo ale ja mówię, ale ja mówiłem o jakby o środowisku. Współuczestnikach, tak. A, tak. Bo ja chciałem powiedzieć, że ja mało tego robiłem... To pewno na koncert jego jedziesz teraz. Nie, znaczy zaprosił mnie, ale nie mam czasu. Robiłem mu klipy, byliśmy kumplami, no później jego flirt z polityką, z Konfederacją i z dziwnymi sytuacjami trochę nas oddalił, ale chcę, żebyś wiedział, że ja na przykład byłem fanem Leroya kiedyś. Nie, ale to jestem w stanie to zrozumieć, tylko jakby, wiesz, chodzi o środowisko... ówczesnych zwłaszcza hip-hopowców, no. To było dawno. To było naprawdę bardzo dawno. Bardzo dawno. Który TD, jeżeli mamy tutaj cały zbiór twórczości Jacka, jest dla ciebie najbardziej krępujący? I gdybyś miał wybrać ten najgorszy okres ze swojej kariery? Zarówno artystycznie, jak i może życiowo. Kurczę... A który jest ulubiony? Bo zapewne powiesz, że ten teraz przecież oczywiście. Wiesz co, mam ten blessing, że pewnych etapów po prostu... Nie pamiętam. Wyparłem z siebie, tak. Na pewno robimy jakieś wieśniackie akcje, których ale te wieśniackie akcje, umówmy się, uczą. Ale naprawdę też z drugiej strony uważam, że wszystko w moim życiu było po coś i nawet jeżeli coś takiego zrobiłem, to nie żałuję tego, bo to doprowadziło mnie do jakiejś refleksji, która potem doprowadziła mnie do zmiany na lepsze, no. Więc, no ale wiesz, jak patrzę czasami na siebie właśnie z perspektywy czasu i wizualnie i jakby tej całej aparycji i tego wszystkiego, co tam się działo wokół, no to wiesz, no czasami tak jest poczucie, że no ale wiocha to była, ale potem sobie myślisz, ej okej, okay, ale jakby świat wokół mnie wtedy był... Jak ja na jego świecie, na jego tle byłem fajny. Wiesz, skoro jak już gadamy trochę jak seniorzy i nestorzy, to... To straszne. Nie, jesteś nestorem polskiego hip-hopu. I teraz jest pytanie, czy odczuwasz dumę, że jak się patrzy na listę Spotify polską, to pokazuje, że ty i twoi kumple, Wojtek Sokół i inni, Molesta, stworzyliście najpopularniejszy gatunek w Polsce. Czy może uważasz, że ta estetyka stała się trochę taką muzyczną prostytutką, którą wykorzystują wszyscy sprytni, cwani i wyczuwający koniunkturę? Słuchaj, na pewno tak jest, że się tym stała, ale ja cały czas w sobie i cały czas będę to forsował, rozgraniczam trochę to. Jest hip-hop taki, który ja mam w sobie, to jest to, że ja nie zagram z playbacku, to jest to, że ja zawsze sobie pisałem i będę pisał tekst i nie wyobrażam sobie innej sytuacji. I jest ta druga strona, która jakby nie ma z tym w ogóle problemu i to nie jest tak, że to jest złe, że nie ma problemu, tylko oni po prostu tak do tego podchodzą, bo nie mają innego na to spojrzenia. No, myśmy stworzyli coś i teraz kwestia, czy jeżeli stworzyliśmy coś, to my możemy sobie pozwolić, żeby od tego odejść. W sensie, wiesz, czy ja na przykład mógłbym teraz zmienić swój wizerunek i, nie wiem, rapować czyjeś teksty, no nie sądzę. No. A był ktoś z mainstreamu, kto do ciebie zadzwonił, powiedział, panie Jacku, pan mi napisze jakiś przebój, tekst, bo mi nie idzie. No, z mainstreamu teraz tak. No. Dziarma jest. Widziałem się z Dziarmą. Taka młoda, dziewczyna. Tak. Ona była dziewczyną kolegi wtedy i była w studiu i miała być taka sytuacja, że miałem jej pisać tekst. Nie? I? Ja zapytałem ją o czym. Ona powiedziała, nie wiem. Ja mówię, no ale jakiś tam, wiesz... Ona jest bardzo wyrazista. Ona mówi, nie wiem. No ale widzisz, teraz jest popularną raperką. No tak. Więc ktoś wiedział. Mój drogi... powiedział. Prince powiedział na pytanie dziennikarza, którego
który utwór zazdrości komukolwiek, on powiedział, że jest jeden. Miss You the Rolling Stones, on żałuje, że tego nie napisał, nie? Mm. Czy ty masz jakiś wers, który komuś zazdrościsz? Wers? Wers, może być kawałek, coś takiego, że myślisz sobie, kurde, to jest pierwiastek geniuszu. Nie wiem, typu nie no. Scooby-Doo, ja Scooby-Doo. Nie no, taki pewno, jak musiał zastanowić, to bym znalazł, bo potrafię docenić takie rzeczy. Natomiast na pewno jest taki anegdotyczny moment, jak Wojtek Sokół mnie kiedyś zaprosił na swoją płytę, TPWC, to no gdzie jest kawałek w aucie. Tak. I jakby, wiesz, cały background tej historii jest taki, że no, my się znamy ponad 25 lat pewno z Wojtkiem i zanim był hip-hop, myśmy się już poznali gdzieś tam, wiesz, towarzysko i różne mieliśmy relacje przez ten czas i w odbiorze ludzi nawet ekstremalnie niedobre momentami i on mnie w końcu zaprosił na to, zadzwonił do mnie i wyświetlił się Sokół, wiesz, pamiętam. I spotkaliśmy się w tym studiu takim na Bernardyńskiej, jest takie studio na kortach tenisowych, gdzie ta Górniak nagrywa tam. Studio, ściany się przesuwają, sprzętu za miliony i on tam, wiesz, Wojtek nagrywał płytę i Wojtek puścił mi całą swoją płytę i ja mogłem sobie wybrać kawałek. Okay. I doszliśmy do kawałka w aucie, mówię ten, on mówi, to jedyny, którego nie możesz. Nie, ale byś pasował tam. No, pasował. Bardzo ja usłyszałem, to mówię, kurwa, estetyka. To jest ten kawałek. Mówi, no ten nie. Jedyny ten nie, wie, no. Widzisz. No dobrze, to dlatego w takim razie, tak, nie bierzemy w tej konkurencji pod uwagę ciebie, żeby nie wprowadzać tutaj zamętu. Najlepszy polski raper w Polsce. A poczekaj, bo to jest ciekawe. Podobno kiedyś dzielono ludzi na tych, co słuchają Beatlesów i Stonesów. Ja byłem za Beatlesami. Ty, Piotruś? No, ja za Stonesami chyba. A ogólnie. Jacek? Fajniejsze dziewczyny. Starzy słuchali Stonesów, ale... starzy słuchali Beatlesów, ale wydaje mi się, że Stonesi byli bardziej tacy buntowniczy. Łobuzerscy. Tak, tak. No to tak. Prawda. No to sorry, ale ja byłem niestety... Może dlatego mi się Leroy podobał. Piotr. Dobrze, wracając. Nie bierzemy ciebie w tych zawodach pod uwagę. Najlepszy polski raper ever. Od tego Leroya, ciebie, Woltów... Oprócz Młynarskiego. I Kazika jego... Nie jestem w stanie ci tego powiedzieć, naprawdę. Hmm? Z prostego przyczyny, ja totalnie ich nie słuchałem nigdy. Ja słucham rapu dla beki. Znaczy, polskiego rapu słucham dla beki. Poważnie mówię, panowie, jak coś jest fajne... Jak coś jest fajne, przesadnie, to mówię, okej, to jest fajne, szanuję to i nie słucham dalej. Bo wiesz, jakby... A który polski rap cię najbardziej bawi w takim razie? O, to mam. Jest dużo takich artystów. Jest wielu takich artystów, którzy mnie bawią. Myślę, że kiedyś może się uda, jak będę już prawdziwym Nestorem, że będę mógł prowadzić audycję i będę puszczał swoje... The best of. Dobrze. Typy. Na przykład, poczekajcie. No? Polecam wam nowy kawałek, no Mezoliber, Aniele, jest remake i tak dalej. Mhm. Pod każdym postem na Facebooku u nich Doniu pisze, że już zaraz przestrzeń 2023. Pozdrawiam Donia i żeby nie było, ale jest kawałek Meza z Afurą, takim raperem. Tak, on poprzedni jest kopany. A ten Afura, słuchajcie, ja nigdy nie byłem fanem tego Afury, to oni może mówić, nie jest polski. Mieszka w Czechach, jest native speakerem. Jeżeli posłuchasz zwrotki Afury w tym kawałku z Mezo, który się nazywa Legacy, w tej zwrotce Afury ani razu nie pada żaden rym. I to jest dla mnie po prostu już... Jestem przekonany, że w tej chwili social media Afury furczą. Nie, no to jak się ma Fedroniarz zagubiony, jest to wszystko. Dobrze, no. Ale kto, Afura? To Afura. Dobra, no. Dajcie spokój, to są nasi sąsiedzi. Kiedyś było Jacek w 2003, 3H, hajs, hajs, hajs. Teraz mamy hajs... Hype. Tak. Czy to jest ważne, bo to jest kolejność. Hype, potem hajs, potem hype. Czy to jest rodzaj symbolicznej autobiografii? Nie jest to... rodzaj autobiografii, ale to jest wprowadzenie do myśli, że jednak wszystko, co się dzieje się w sposób cykliczny, powtarzalny, ponieważ wiesz, ta faza, że jest hype na ciebie, z tego jest hejt, hajs, a finalnie kończy się to hejtem, powtórzyła się w moim życiu już co najmniej dwa albo trzy razy. Trzeci raz to się dzieje. Który to jest album twój, solowy? Ja tego nie liczę, ale podobno 20. Nie, ale ty jesteś za płodny, ty tego robisz, ale produkujesz stary, płytowo. Ja w zeszłym roku nie wydałem żadnej płyty. A brak producenta... Ja zagubiłem w tym wszystkim. Panie Jacku, a brak producenta to jest dowód na wszechstronność, czy na pychę i arogancję? Nie, to zupełnie stary nie tak, bo mój producent Sermichust ze mną tą płytę zmiksował i zmasterował. Mhm. On w tym czasie, on robi swoją płytę. On ma deala z Warnerem tam. Tak, ale wiesz, my robiliśmy od 2009 roku
cały czas razem. Mhm. Jakby ludzie postrzegali nas razem, więc często było, a gdyby nie bity ser Micha, to w ogóle by się nie dało słychać, i tak dalej, i tak dalej. Michu zaczął robić swoją płytę. Ja mogłem robić na przykład płytę z innymi producentami, miałem taki pomysł, generalnie mam ten pomysł. Mogłem wykorzystać jakieś, wiesz, Micha bity, albo nawet zrobić z nim tą płytę, ale pomyślałem, kurde, muszę wprowadzić jakiś element odświeżający to i jak zacząłem to robić, mówię, no te moje bity są takie rapowalne, nie, rapowalne. Zacząłem nagrywać to na chacie, jeden kawałek, drugi. To się tak wkręciłem w to, że mówię, kurde, zrobię całą płytę sam, bo jakby de facto finalnie ja robię to pod siebie, nie? Zobacz, zrobiłem płytę, która robiąc kawałki, ja czułem, jak będzie na koncercie każdy kawałek. Okay. Wiesz, o co chodzi? Michu robi zajebiste bity, ale na przykład powiem ci przykład płyty Casablanca, to jest płyta, trzy płyty do tyłu moja, nie? W pandemii już wydana, która jest moim największym failem ever. Mhm. Ale ta płyta, jakby się posłuchał w wersji demo, którą nagrałem w domu, jest zupełnie inną płytą. Ale wiele kawałków robiliśmy razem z Michem, któremu pewnie... Czyli producent zwiększył. Momentami nie, może mu się nie chciało albo coś, ale albo na przykład mówi mi, nie, to ten kawałek zróbmy tak, a w oryginale ten kawałek był, nie wiem, 30 bpmów szybszy. Na przykład, albo nie był drillowy, tylko był trapowy. A czy coś. Z tej I nowej... Jakby, wiesz, to... Okay, tak, nagle miałem kontrolę nad wszystkim ja. A czy ten numer... ballada gitarowa z tej nowej płyty. Everlast. Tak. ITD, no. Czy to jest, czy chcesz, żeby cię grała Eska? Czy to jest żart? Bo to mi się strasznie nie. podoba. Ja już nie wiem, ile tam jest jaja. Słuchajcie, ja wam muszę powiedzieć jakby genezę tego. Jeżeli weźmiesz moją płytę w wersji tej deluxe, mhm. czyli gdzieś 21 kawałków, to kawałki od 15, od 16 do 21 są nagrane bez pisania tekstu. Czyli nagrywałem to sobie, wiesz, nagrywałem, cofałem kawałek, wycinałem, dogrywałem. Nie, jakbym pisał... Na bieżąco. No. Pisał nagrywając. I ten kawałek, what the fuck, jest też tak zrobiony. I ja wpuściłem z tą gitarę i stałem na balkonie i ten refren sobie zanuciłem. Ten kawałek naprawdę nagrałem, no nie wiem, bardzo szybko. Nie, ale to jest przebój. Dopiero potem go dopracowałem i stary, ja wszedłem do studia i też Michu był wtedy. Akurat, a Michu jest muzykiem, no genialnym. No, bardzo wszechstronnym. Wszechstronnym. A ja to robiłem sam, to wiesz, sampli poskładane. I ja wchodzę do studia i mówię, panowie, albo ja jestem już tak wystrzelony w kosmos, albo ja zrobiłem coś naprawdę epickiego, nie? Mm. Oni, wiesz, a mówię, słuchajcie, ja nagrałem piosenkę, nie? Ja im to puściłem i tak idzie. Śpiewasz jeszcze. Wiesz, ja... Moi się wydaje, że tajemnicą tego kawałka jest to, że jak go słuchasz na początku, myślisz, że to jest żart. Jak słuchasz drugiej zwrotki, to czujesz, że to jest naprawdę wszystko. Nie, refren przez kim tłumaczy. Ale wszystko. To jest po prostu z serca nagrane. Przez to, że nie było pisane. Wiesz, co chodzi? Ja go nagrałem bardzo szybko, nie miałem czasu zastanowić się, a tu bym tak, po prostu ja to wyrzuciłem z siebie i tak to się... Czyli ile w minut powstał ten numer? No nie będę ci tutaj rzucał, że minut, bo to też jest tak, że wiesz, ja go nagrałem, potem nagrałem go 3 razy jeszcze, jak się nauczyłem na pamięć i wiadomo, coś tam zmieniłem, ale by ta baza powstała bardzo szybko. A jak ludzie na koncercie na ten numer? No wiesz, ja miałem na razie jeden koncert i naprawdę... Ale no, ten świeczki na... były! Bez, ale był Makowiecki, ja chciałem, żeby Makowiecki... Makos zagrał, no? Żeby Makos zagrał, stary kawałek z Makosem to wszedł tak, żebyśmy w szoku, nie? On był, kurde, w szoku, tak, nie? Zagrałem całą płytę i ludzie znali te kawałki na pierwszym koncercie i ten tak samo jeszcze miał premierę klipu i ja chciałem, żeby Makowiecki zagrał na gitarze, ale on był w Warszawie przecież tego dnia dopiero, nie chciałem w pierwszym. Skoro już mówimy o gościach na tej płycie, to... Obecność Magika to pomysł na zmuszenie do refleksji czy na zadymę? Nie, stary, to jest jakby prosta myśl, no kurde, nie wiesz tego, co by było, tak? No nie wiesz. Idealizowanie Magika uważam za przesadę, no wiesz. Czyli ten kult cały, tak? Kult Magika, ja nie kwestionuję jego zasług i tak dalej, natomiast nie jesteś w stanie powiedzieć, czy on by dzisiaj miał więcej hejtu niż propsu. Zresztą podobny tekst miałem o Notoriusie kiedyś. Mm. No, nie jesteś w stanie tego powiedzieć. Ale masz świadomość, że dotknąłeś takiego dla wielu ludzi hipopowego sakrum. Ale mordo, ja w 2013 nagrałem kawałek Lecę jak Magik, ty, no. Dobra, moi Jezus drodzy, to teraz zanim... Ja będę kończył tę audycję. Tak, ale poczekaj, bo mamy tutaj... Dzisiaj patrzyłem na, kurczę blade, filmografię Barei, bo ten człowiek pisał w ogóle, to była praca magisterska? Tak, z Misia. Nie magisterska, tylko nie. To jedyna praca na studiach, gdzie dostałem szóstkę jedyną w życiu. No właśnie. No i pisałeś a propos Misia. Od Misia, film kultowy. I popatrzyłem na filmografię...
Barei i tak naprawdę te filmy, o których my mówimy, że są bardzo, bardzo kultowe, to od 72 roku, nie? Od Poszukiwana, potem Nie ma róży bez ognia i tak dalej, i tak dalej. Który według ciebie film Barei jest najbardziej niedoceniony? Bo ja uważam, że wczesny Bareja, mimo może nie takiego przesadnego absurdu, był też zajebisty. Jak na przykład Żona dla Australijczyka. Tak. Kurczę, albo tego, Mąż swojej żony. No to są takie... Wiesław Gołas, tak, zwykła rola. To są takie filmy, które kurde, widziałem... Wczesny Bareja. Tak, Wczesny Bareja. Myślę, że Nie ma róży bez ognia jest niedoceniony. Myślisz? Też pamiętajcie o tym i jak w sumie się nie dziwię, że te filmy są totalnie wystrzelone. I, a Milion za Laurę to Bareja? Milion za Laurę? Nie widzę tutaj tego. Okay. Jak to się robi, to kontrakt już. Tak. To jest ale to były w ogóle dwie szkoły. To jak prosto i wielki ale, kontrakt. Ale powiem wam, że jakby fenomenu Kondratiuka nie do końca rozumiem. No, ale jak to się czemu ta Cywińska śpiewa na przykład tej hydrozagadce? To jest najlepsza czołówka świata. Panowie. Widziałem to ostatnio, oglądałem i cały czas nie A ja wziąłem dziewczynę na kanapę, pokażę ci kultowy film, ona po czołówce powiedziała, że już nie ma siły tego oglądać. Ale myśmy w studiu ostatnio oglądali właśnie hydrozagadkę z takim ziomkiem, który mówi, o dawaj, obejrzymy hydrozagadkę i było z nami tam powiedzmy dwóch czy trzech młodszego pokolenia i oni po sobie na tej czołówce, nie? Ale proszę, to dla nas cytaty typu Hermann Loss będziemy uprawiać a my z tym ziomkiem z pamięci. To ja wam szybko powiem, że Hermann żyje w Płocku. Jeszcze w zoo. Cały czas? Cały czas żyje. Aligator. I nie jest samcem, tylko samicą. I słuchajcie, to teraz robimy tak. Przerwę? Nie, to nie przerwa, my kończymy audycję. A to? A to jeszcze? Więcej. Teraz więcej za chwilę i teraz tak. My ci zadajemy pytania, a ty szybko nam odpowiadasz. Bardzo. Ale możesz też rozbudować odpowiedzi. Tak. Prosimy. Na więcej ciekawych pytań w podcaście Wojewódzki i Kędzierski zaprasza mBank z kontem Intensive dla tych, którzy chcą więcej z życia. Pytania z założenia są proste. Tak jak wspomniałem, jesteś motoryzacyjnie sentymentalny. Ja też marzę o 129, 500T marzę, bo tak sąsiad właśnie podjeżdżał w latach 90. pod swój. No, ja pamiętam, jak Kędzior 2002 podjeżdżał pod Forfan. Panie! Dziś więcej myślisz o dobrych samochodach czy dobrym towarzystwie? Dobrym towarzystwie. A dlaczego? No bo dobre samochody już, wiesz, eksploatowałem ten temat, a towarzystwo jest... Ale powiedziałeś gdzieś godzinę temu, że na bardzo dużej ilości osób się zawiodłeś. Tak, ale to jest to, że się zawiodłem, to sprawia, że ja jakby mam taką barierę wokół siebie, tak? Jak się przed nią przebijesz, to się dowiadujesz, że jestem bardzo spokojny, o ziomkiem, jesteśmy kolegami. Natomiast sprawiam to wrażenie bufona i że nie można się przez to przebić specjalnie, żeby nie dopuszczać za blisko siebie ludzi, żeby kolejny raz komuś, wiesz, na kim się nie przejechać. Mm. Ja bardzo lubię ludzi. Okay. Ja bardzo lubię rozmawiać z ludźmi, poznawać ludzi. Ale wiesz, ja że stwarzasz taką barierę, ja że ludzie boją się. No, wiem, mam tego świadomość i jakby wykorzystuję to. Mam świadomość, że mam skurwiały wyraz twarzy, na przykład jak metrem. Wykorzystuję to, żeby ludzie mi nie podchodzili robić zdjęcie, bo ja jeżdżę metrem regularnie. Ja nie nienawidzę jeździć taksówką, więc jeżdżę rowerem albo metrem, no wiadomo, samochodem. No, potwierdzamy. Dobra, wiesz. Następne pytanie. I to jest ciekawe, bo tutaj liczę na twoją bezgraniczną szczerość. Co najbardziej zaniedbałeś w swoim życiu? Czemu chciałbyś poświęcić więcej czasu, jakbyś mógł? Dobre pytanie. No, wiesz co, myślę, że chciałbym wcześniej złapać dobry kontakt z rodzicami, niż zacząłem go mieć, kiedy się wyprowadziłem z domu. No bo wiesz, jakby do momentu, jak przestałem z nimi mieszkać, to bo co u ciebie, wszystko w porządku, na razie, cześć. A dopiero potem zacząłem dostrzegać, i oni pewno też we mnie, że jesteśmy jakby... Podobni? Partnerami w pewnych sprawach, że możemy, wiesz, o czymś porozmawiać i tak dalej. Nie? A masz jakieś takie dominujące cechy rodziców w sobie, które zauważasz ty już po tylu latach? Ile jest ojca w tobie? No, na pewno wzdycham jak ojciec, jak moja mama coś gada i on się irytuje tam. To tam mam podobną reakcję w podobnych sytuacjach. Piotruś? No dobra, w takim trzecie razie... Trzecie pytanie na, jeszcze. Na koniec, trzecie. Jaki miałeś plan B, gdyby nie... gdybyś nie, dot, nie, nie, nie dot, słuchaj, już dał... w 2011 roku, no. Dokładnie kiedy kapitan Wrona lądował bez podwozia. Tak, ja na baniaka. Ja byłem w Kadyksie w Hiszpanii. Pojechałem tam,
spotkać się z dziewczyną, którą poznałem, stary, wracając z koncertu pociągiem. Poznałem dziewczynę, się okazało, że ona pracuje na kruzach, na tych statkach. Mm-hmm. I ja tam byłem, pojechałem tam sam. Za ostatnie pieniądze, które miałem, pojechałem tam na tydzień, wiesz, sam pierwszy raz na wakacje, na tydzień poza sezonem. I ona tam, ten cruiser tam przypłynął i ona mi już załatwiała pracę jako DJ na tym statku i byłem w stanie rzucić to, co mam w Polsce i płynąć tym statkiem jako DJ. No wiesz, Hirek Wrona też jest DJ-em, a nie trzeba umieć grać, żeby być DJ-em. Ale poczekaj, ale co spowodowało, że miałeś takie myśli? Że co, nic nie... No nie, to był ten moment, wiesz, 2011 rok, to było dwa lata po bifie z Peją, wiesz, no generalnie jeszcze nie było tego momentu odkucia. Czułem się, wiesz, że no może już straciłem wszystko, co tu osiągnąłem, może już więcej nie osiągnę. I co najlepsze, panowie, to w jakimś kawałku to mam. Naprawdę siedząc w tym pokoju zrobiłem listę potencjalnych kandydatek na dziewczynę, że jakby dziewczyny, które mogą teraz być moimi dziewczynami, że mam z nimi kontakt, wiesz, no taki... No, długa to była lista? No tam było chyba ponad 10 pozycji, więc uznałem, że wcale nie jest tak źle i jest, można wracać. Dobra, kończymy. Wiesz co, tak sobie pomyślałem, że takim cytatem zakończę, bo go znalazłem, bo chyba twoje, moje życie, może Piotrusia też, bo jest grzeczny, pokazuje, że jest to możliwe. Nie lubię czegoś musieć, powiedziałeś wiele lat temu. No. Mam wrażenie, że nasza trójka udowadnia, że można tak żyć. No tak, tak. No to widzisz, no to jest prawda. Naprawdę nie lubię robić rzeczy, które ktoś mi każe robić. Jak sam do nich dojdę, nie ma problemu. No witamy. Ja nie robię rzeczy, które... Zawsze pierwszy. Jacek Graniecki. Dziękujemy bardzo. Jak się z nami gadało? No powiem ci, że bardzo to było sympatyczne spotkanie. No, dziękujemy. Dziękuję za Atlas. No, pa. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia. Dzięki. Dobre rozmowy z Wojewódzkim i Kędzierskim masz jak w banku. Na podcast zaprosił mBank, oferujący mKonto Intensive dla tych, którzy chcą więcej z życia.